i mam przyjemność otworzyć dzisiejsze spotkanie. Natomiast zanim przejdziemy do otwarcia tego spotkania, to chwilę chciałbym porozmawiać o statusie i o historii w ogóle tego projektu. Bo on się rozpoczął na przełomie 2018 i 2019 roku, kiedy to ówczesne Ministerstwo do Spraw Energii powołało zespół do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania. Do tego zespołu zostali zaproszeni najwięksi OSD w Polsce zrzeszeni w ramach PTPIRE, najwięksi sprzedawcy zrzeszeni w ramach Towarzystwa Obrotu Energią oraz polskie sieci elektroenergetyczne, w tej chwili pełniące rolę również operatora informacji rynku energii, wtedy jeszcze tej roli nie pełniliśmy. Wspólnie pracowaliśmy nad przepisami, nad tym, co ma się znaleźć docelowo w ustawie Prawo energetyczne w kontekście uruchomienia nowego modelu wymiany informacji. Również pracowaliśmy nad rozporządzeniem w sprawie procesów rynku energii. W ślad za tymi doświadczeniami stwierdziliśmy, że świetnym pomysłem byłoby podjąć współpracę dalej z tymi podmiotami nad wdrożeniem tego systemu, w związku z czym powołaliśmy grupy robocze. Do tych grup roboczych cztery grupy wtedy powstały: grupa do spraw procesów biznesowych, do spraw danych pomiarowych, grupa do spraw IT i grupa do spraw migracji. Do tych grup zostały zaproszone dokładnie te same podmioty, które ówcześnie funkcjonowały w ramach zespołu powołanego przez Ministerstwo do Spraw Energii i przez kilka lat razem pracowaliśmy nad tym, co docelowo powinno się znaleźć w systemie, opierając się na doświadczeniu tych podmiotów. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy w tej chwili, gdyby nie ta współpraca. My nie byliśmy wszechwiedzący, jeżeli chodzi o to, jak ma funkcjonować rynek energii. Stąd dzięki temu, że mieliśmy ekspertów po stronie tych zespołów, którzy dzielili się z nami swoim doświadczeniem, uwagami co do tego, co my proponujemy, byliśmy w stanie ulepszyć dokumentację, ulepszyć procesy w taki sposób, żeby spełniały one Państwa oczekiwania. Co więcej, również w kontekście konsultacji, jakiekolwiek materiały, które przez nas były publikowane, te najważniejsze dla rynku, były i są konsultowane. Również wyszliśmy z inicjatywą w ramach instrukcji ruchu eksploatacji sieci przesyłowej, żeby na przykład te SKB podlegały konsultacjom publicznym, co też realizujemy i dzięki czemu też możemy od Państwa dostawać uwagi albo strzały tam, gdzie to jest zasadne, że coś w dokumentacji jest nie tak i stworzyć te procesy w taki sposób, żeby spełniały one Państwa oczekiwania. Dlatego chciałem na wstępie podziękować wszystkim podmiotom, które do tej pory były zaangażowane w ten projekt, nas wspierały, bo mówię, gdyby nie ta współpraca, nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy w tej chwili. Chciałbym też przy tej okazji zdementować pewne pogłoski, które zaczęły się pojawiać na rynku i potwierdzić, że, czekajmy tylko, niech nowe osoby dojdą, usiądą, i potwierdzić, że 1 lipca 2025 roku CIRE zostanie uruchomione. Zostanie uruchomione wraz ze wszystkimi procesami rynku energii, które są określone w rozporządzeniu w sprawie procesów rynku energii, a nawet więcej, bo będzie zawierać dodatkowe procesy nie wynikające z rozporządzenia. Mam tutaj na myśli procesy dotyczące korekt za okres sprzed uruchomienia CIRE. Nie ma założenia, żeby ten termin uległ zmianie, jeżeli chodzi o uruchomienie CIRE, ale oczywiście, żeby nowy model wymiany informacji mógł funkcjonować, to muszą do tego systemu podłączyć się podmioty, które będą realizować te procesy i w tym miejscu postawię kropkę. Dodatkowo dodam, że nie ma żadnych planów, żeby ten projekt miał być realizowany przez kogokolwiek innego niż polskie sieci elektroenergetyczne i operatora informacji rynku energii, bo takie głosy też się zaczęły pojawiać, więc też chciałbym to zdementować. Projekt jest dalej realizowany przez polskie sieci elektroenergetyczne. Nie ma żadnych planów, żeby to zmienić. Co do dzisiejszego szkolenia. Dzisiejsze szkolenie dotyczy portalu użytkownika profesjonalnego. Sami Państwo wnioskowali o to, żeby takie szkolenie się odbyło. My wsłuchaliśmy się w ten głos, podjęliśmy decyzję, że takie szkolenie zostanie przeprowadzone i to jest pierwsze, ale nie ostatnie szkolenie, bo kolejne szkolenie planujemy jeszcze w grudniu, bardziej w szerszym zakresie, bardziej szczegółowo one będą i w marcu przyszłego roku również takie szkolenia są planowane. Dzisiejsze szkolenie będzie przeprowadzone przez wykonawcę CIRE CGI, która najlepiej zna ten portal, który zresztą tworzy na bazie naszej dokumentacji. Będą przedstawiali materiały w tym zakresie, natomiast będziemy wspierali, mam na myśli my jako OIRE,
dzisiejsze szkolenie, jeżeli chodzi o jakieś pytania, które są zadawane na czacie. Co do zasad, za chwilę Angelika opowie więcej szczegółów na ten temat. Chciałbym tylko w tym momencie podkreślić, że to nie jest jeszcze ostateczna wersja portalu użytkownika profesjonalnego. To jest wersja, która jest w tej chwili skonfigurowana, gotowa. Ta wersja, która będzie docelowo, na pewno będzie jeszcze lepsza. Co do samej komunikacji z CIRE, tylko przypomnę, że podstawowym kanałem komunikacji jest komunikacja business to business, czyli systemy bezpośrednio państwa komunikują się z CIRE. W ten sposób mogą państwo w swoich systemach modelować procesy po swojej stronie, w taki sposób, jaki państwo chcą, dodawać jakieś ułatwienia, które pomogą, wspomogą realizację tych procesów. Drugą ścieżką komunikacji z CIRE jest portal użytkownika profesjonalnego i tak jak od początku mówiliśmy, tak i teraz potwierdzam, że w tym portalu będzie można zrealizować każdy proces rynku energii oraz każdy proces wymiany informacji rynku energii. Przypomnę, że procesy rynku energii to te, które są określone w rozporządzeniu w sprawie procesów rynku energii. Procesy wymiany informacji rynku energii to te, które wykraczają poza to rozporządzenie, a tym samym nie są obligatoryjne, są opcjonalne. W tej chwili mam na myśli procesy dotyczące korekt za okres przed uruchomienia CIRE. Istnieje jeszcze trzecia ścieżka, w szczególności wydaje mi się, że zasadna dla podmiotów mniejszych, które mają problem z obsługą tych procesów, nie opłaca im się stawiać swoich systemów i chcieliby skorzystać z usług jakiejś innej firmy, która by pośredniczyła w komunikacji z CIRE. Taką możliwość zapewniliśmy. W tym celu można wykorzystać usługi tak zwanych nadawców fizycznych, których mamy uregulowanych w instrukcji zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. I w tym miejscu zwróciłbym uwagę, że już w tej chwili mamy dwie umowy z takimi nadawcami fizycznymi podpisane. Na naszej stronie internetowej można znaleźć informacje, jakie to są podmioty. Co nie znaczy, że podmioty już można w tej chwili wskazać w umowie CIRE, będzie można je wskazać po zakończeniu procesu certyfikacji, który jest planowany na początku przyszłego roku. I na tym moje wystąpienie chyba się kończy. Nic więcej do dodania nie mam, natomiast życzę państwu miłego szkolenia, konstruktywnego. Nie chciałbym, żebyśmy zaczęli poruszać tematy niezwiązane bezpośrednio z portalem, bo mamy szansę, tutaj mamy wykonawcę, zadawać pytania dotyczące portalu. Nie powinniśmy się skupiać na innych tematach i tracić tego szkolenia na takowe. Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do państwa pytań, do państwa uwag. Chcemy z państwem współpracować. Chcemy też poznać państwa opinie, jeżeli takowe się pojawią w trakcie tego spotkania. Więc życzę miłego szkolenia. Ja już stąd uciekam i oddaję głos Angelice, która powie, jaka jest agenda dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, witam państwa. Angelika Zaprzaska, starszy specjalista w Wydziale Rozwoju CSIRE. Witam serdecznie jeszcze raz. Na wstępie chciałabym przedstawić przedstawicieli naszego wykonawcy. Pierwsza kobieta na czele zespołu, Aneta Gałka. Witam serdecznie. Paweł Jabłonka, Krzysztof Przysuwa. Mamy jeszcze dwie osoby, które są w pokoju obok zresztą naszego zespołu, które będą dzisiaj wspierać państwa na czacie. Zachęcamy serdecznie do zadawania pytań. Ten dzień będzie długi, ale chcemy państwu pokazać jak najwięcej. Chcemy, żebyście państwo zrozumieli ideę tego portalu, zrozumieli, jak to będzie działać. Zachęcamy do zadawania pytań w wyznaczonych slotach czasowych, które mamy. Zgodnie z agendą po każdym bloku mam przewidziane 10-15 minut, w zależności od tego, jak będzie wyglądało to spotkanie na zadawanie pytań. Osoby, które są na czacie, mogą zadawać je cały czas. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi w miarę możliwości. Osoby na sali zapraszamy tutaj do mikrofonu, żeby też czat i osoby, które są online, mogły je zrozumieć i usłyszeć. Agenda dzisiejszego spotkania. Pierwszy blok poświęcimy na pokazanie głównych funkcjonalności portalu, jak się po nich poruszać, części administracyjnej, wyszukiwarki punktów poboru oraz przełączenia się między użytkownikami i rolami sprzedawcy i operatora w przypadku OSDN-ów. Kolejne bloki oparliśmy w sumie o cykl życia punktu pomiarowego. Pierwszą z nich będą procesy grupy czwartej. Kolejno przejdziemy do procesów grupy pierwszej, drugiej. O godzinie 12:13 jest przewidziana przerwa obiadowa. Tak. I później po przerwie lunchowej zaczynamy z procesami grupy drugiej. Następnie mamy procesy grupy szóstej i tu mamy proces 6.1 i 6.10 i kończymy procesem 9.1, 8.1. Za wszelkie uwagi i komentarze już w tym momencie serdecznie dziękuję i
i zapraszam do wspaniałej dyskusji. Aneta, oddaję Ci głos. Zabieram głos i mikrofon. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Witam wszystkich. Proszę Państwa, w pierwszym bloku chcemy pokazać Państwu, jak wygląda portal. I tutaj od razu mówię, żeby nie przywiązywać się do kolorów, tak? Kolor rzecz nabyta, my to jeszcze będziemy zmieniać, tak żeby dopasować, ale to jest akurat szczegół. Proszę Państwa, co będziemy chcieli na tym portalu zaprezentować? Proszę pamiętać, że my mamy bardzo mało czasu, mamy tylko ten dzień, więc to, co Państwu pokażemy, jest to tylko mały wycinek tego, co na portalu jest w tym momencie budowane. Tak jak wcześniej powiedział również Andrzej, pod tym portalem kryje się dużo więcej niż same GUI, które będziemy prezentować. Kryje się również obsługa całego B2B. Tak? Ja tu będę pokazywać Państwu bardzo podstawowe rzeczy. Oczywiście zachęcam do pytań i do dyskusji w tych slotach, o których mówiła Angelika. Proszę również, żeby pamiętali Państwo o tym, że to jest pierwszy nasz pokaz portalu i dlatego też, żeby zdążyć w tych slotach, ta prezentacja będzie dość okrojona. Dobrze, zaczynamy od logowania się i tu pierwsza dygresja. Jak Państwo doskonale wiedzą, my będziemy ten portal uwierzytelniać dwukrokowo, tak, z wykorzystaniem naszych systemów mobilnych również. W tym momencie jest to zwykłe uwierzytelnianie pokazywane przez login i hasło. Tak wygląda strona logowania, tak jak powiedziałam wcześniej. Do kolorów proszę się nie przywiązywać. Proszę Krzysiu, zaloguj się do portalu. Po zalogowaniu będą Państwo mogli wybrać rolę, na której pracujecie. Tak, przełączanie się między użytkownikami. O tym było wspominane również podczas prowadzenia rozmów i przetargu. Jak Państwo widzicie, w tym momencie mamy skonfigurowanych 5 ról, które będziemy wykorzystywać potem przy pokazywaniu procesów. Są to 2 role operatora, 2 role sprzedawcy i 1 rola pobowa. Z tego ekranu Państwo wybierają content, jakim będą pracować. Tak? Ja potem pokażę również, jak bez wylogowywania się przełączać się pomiędzy tymi rolami. Proszę Krzysztofie, wejdź na pierwszą rolę operatora systemu dystrybucyjnego. Proszę Państwa, ja wiem, że dużo osób jest przyzwyczajonych do tego, że mają po prawej stronie menu. Ten portal pracuje tak, że wszystko mamy na belkach górnych. Opcje, które będą dla Państwa dostępne, będą rozwijać się, na przykład, Krzysiu, pokaż teraz procesy, w menu trójpoziomowym z góry. Tu mamy dostęp do wszystkich procesów, które dla danej roli, proszę pamiętać o tym, dla danej roli są dostępne. W tym momencie to, co Państwo widzą na belce górnej, jest menu podstawowym, troszeczkę przez nas rozszerzonym, na poczet tego pokazu, ponieważ musimy mieć tutaj dodanego administratora. Oczywiście normalnie przy obsłudze przez operatora ten administrator będzie ukryty. To menu jest menu głównym. Oprócz tego na tej belce widzą Państwo jeszcze tam w rogu takie kopertki, tak, i ludzika. Zacznijmy od tego menu z ludzikiem. Krzysiu, gdybyś mógł rozłożyć. Proszę Państwa, tutaj mamy możliwość zarządzania naszymi danymi w portalu. Co to znaczy zarządzanie naszymi danymi? No przede wszystkim zmiana hasła, standardowa tutaj funkcjonalność każdego portalu, nie ma się co nad tym rozwodzić. Mamy również możliwość aktualizacji danych. Proszę Krzysztofie, otwórz to. Tutaj Państwo mogą aktualizować język, swoje dane, takie standardowe rzeczy jak wyświetlanie liczb dziesiętnych, jak prezentacja czasu. Również nie chcę się bardzo rozwodzić, bo są to dość często spotykane funkcjonalności w portalu. Chciałabym tylko zauważyć, że wszystkie nasze dane jako użytkownika możemy sobie tutaj w tym menu
aktualizować. Co jest ważne, z tego menu możemy również przejść bez wylogowywania się do zmiany roli i kontekstu, w którym pracujemy. Krzysztof, jakbyś mógł wybrać. Proszę zobaczyć, że wróciliśmy na ekran, na którym mamy wybór roli. Bez konieczności wylogowywania się możemy przejść do następnej roli. Krzysztofie, wybierz na przykład sprzedawcę. Dobrze, wróćmy teraz do tego, co widzimy na belce górnej, po naszym podstawowym menu. Jeszcze raz powtarzam, wszystko zależy od tego, na jakiej roli jesteśmy. O roli administracyjnej będę mówić, pozwólcie Państwo, na końcu, bo tutaj mamy bardzo okrojoną funkcjonalność, którą chcę Państwu pokazać, to znaczy, jakie dane organizacji możemy sobie podejrzeć jako administrator. Dane podstawowe umowy. Krzysztof, jakbyś mógł. Dobrze. Szanowni Państwo, tutaj możemy wyszukać punkt pomiarowy i to chcemy Państwu zaprezentować. Oczywiście tu nie tylko punkt pomiarowy będzie wyszukiwany, ale obecnie na dzień dzisiejszy, na godzinę 9 punktualnie, mamy tutaj opcję wyszukiwania punktu pomiarowego. I od razu kilka uwag co do tego. Krzysztof, mógłbyś. Trochę tam daleko. Zapędziłeś się. Wyszukajmy sobie punkt pomiarowy. Proszę Państwa, od razu powiem. Wyszukujemy, jeżeli chcemy wyszukiwać punkty pomiarowe po, proszę pamiętać o tym, że system bardzo restrykcyjnie podchodzi do danych, które dana organizacja i dany użytkownik może widzieć. To znaczy, po pierwsze, nie pozwalamy na wyszukiwanie punktów pomiarowych używając części kodu, jakiejś gwiazdki i tak dalej. Musimy znać cały kod punktu pomiarowego. Po drugie, nie zobaczymy punktów pomiarowych, które w tym momencie na daną datę wyszukiwania, ja jeszcze o tej dacie będę mówić, bo to jest bardzo ważna rzecz, na daną datę wyszukiwania nie są możliwe nam do pokazania, to znaczy na których nie jesteśmy wpisani do charakterystyki lub nie mamy na to zgody. Tak? To również system nam bardzo pilnuje. A tutaj jest jedna zagwozdka, wie pan? Te daty, o którym ja mówiłam. System działa tak, że on zapisuje stan punktu na daną datę. I teraz wyobraźmy sobie, że na dzień dzisiejszy, na tego 1 października, nie jest pan sprzedawcą na danym punkcie pomiaru. Nie jest pan wpisany na tą charakterystykę, tak? Wyszukuje pan dany punkt z datą dzisiejszą. Nie zobaczy go. Ale w tle mógł zadziać się jakiś proces, już nie wnikajmy który, który wpisał pana na charakterystykę z dniem 3 października. Jeżeli wyszuka pan teraz dany punkt pomiarowy na dzień 3 października, zobaczy pan ten punkt pomiarowy, oczywiście z zakresem danych, które może pan zobaczyć. To nie jest tak, że będzie pan miał całą historię tego punktu i tak dalej. Nie, nie. To też również pilnujemy, tak, żeby dostęp do danych, których nie możemy widzieć, był ograniczony. Tak? Stąd też bardzo będę podkreślać, również na pokazach procesowych, jak ważne jest właściwe ustawianie dat w wyszukiwaniu. Tak? Bo może się okazać, że szukamy, szukamy, nie ma tego punktu, nie ma, a chodzi o to, że proces zadziewa się w jakimś tam przedziale czasowym, który w tym momencie nie pozwala nam na dostęp do danych bieżących danego punktu. Ale to jak będziemy przechodzić przez strzyżkę punktu, to będzie wielokrotnie pokazywane przy wyszukiwaniu danych punktu pomiarowego, na przykład przy zmianie sprzedawcy albo jego wyłączeniu. Dobrze. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o następną zakładkę, tu oczywiście Państwo widzą, że tych parametrów do wyszukiwania jest dużo, jak to na punkcie wiadomo. Raczej nie będziemy przechodzić przez wszystkich i umawiać, bo Państwo pewnie je znają już na pamięć lepiej ode mnie, tak? Przejdźmy do zakładki procesy.
jakbyś mógł. Aha, i jeszcze taka mała dygresja. Oczywiście standardowo, jak w dużej ilości takiego oprogramowania, mamy zakładkę tą górną belkę, a na dolnej belce widzimy, gdzie jesteśmy tam. Jak Państwo zauważyli, jeżeli wejdziemy na przykład w procesy, Krzysiu, możesz odpalić procesy, wybierz jakiś proces. To pojawia się na tej niższej zakładce informacja, gdzie jesteśmy, tak? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o samą menu procesy, to ja teraz pozwolę sobie je pominąć, dlatego że my będziemy go pokazywać do znudzenia przy prezentacji poszczególnych procesów. Więc Państwo na pewno się z tym akurat funkcjonalnością oswoją. Następną opcją na belce górnej są raporty i raportowanie. Oczywiście raportowanie ograniczone do raportów, które są dla Państwa dostępne. Tak? Tutaj też pilnujemy, żeby nie było możliwości podglądu na przykład na danych raportach PP lub obiektów, które nie są do Państwa przypisane. Cały czas to w tle funkcjonuje. Mamy różne typy raportów, to oparte jest na standardowym BI-u. Oprócz tego, jako raporty traktujemy również zrzuty na ekranach, jak potem wejdziemy sobie już w konkretną funkcjonalność, to też Państwu pokażemy, do Exceli. Niektóre tabele przy wyszukiwaniu, rezultaty wyszukiwania można zrzucić w tym momencie do Excela, potem będzie można przejść do PDF. Dobrze, przejdźmy dane pomiarowe. O tym będziemy mówić później przy procesach szóstkowych, tak? Ponieważ to jest bardzo mocno powiązane z obszarem wysyłania pomiarów do CSIRE. Oraz rozliczanie. Krzysiu, jakbyś mógł przejść do dalszych działań, dobrze? Szanowni Państwo, to jest też bardzo ważna zakładka. I ona też będzie często używana potem przy pokazywaniu Państwu procesów, ponieważ tutaj możemy wyszukiwać komunikaty, tak, które będą przesyłane podczas uruchamiania i egzekwowania procesów z różnych procesów. Stąd podejrzemy zarówno komunikaty, które są do nas wysyłane, jak i komunikaty, które, i tu przy procesie 6.1 będzie również prezentacja, są do nas przekierowywane funkcjonalnością przekierowania, którą możemy sobie tutaj zaznaczyć. I tą funkcjonalność przekierowania pokażemy przy procesie 6.1. Proszę zapamiętać dwie zakładki z tych wszystkich, które będą dla nas najważniejsze w dalszej części pokazu. To znaczy dalsze działania, które będzie często otwierana, pokazywane będą komunikaty oraz dane podstawowe umowy i wyszukiwanie PP, bo tam też często będziemy zaglądać. Dobrze. Krzysztof, jakbyś mógł pokazać teraz, przejść na tą ikonkę z trójeczką. Teraz o tym porozmawiamy, tak? Proszę Państwa, lista otwartych transakcji. Co to jest za ustrojstwo? Proszę sobie wyobrazić na przykład proces 8.1. Tak? W procesie 8.1 przy wstrzymywaniu dostarczenia czy wyłączaniu dostarczenia energii elektrycznej musimy uzyskać potwierdzenie od operatora, że dane wyłączenie się zadziała. I teraz jak ten operator, jeżeli nie przez B2B i nie ze swojego systemu ma to zrobić, tak? No on musi wejść na portal w takim wypadku i wykonać pewne działania w portalu. I wszystkie te działania, które on musi wykonać, to też będzie prezentowane potem na przykładzie procesowym, znajdziemy sobie w liście otwartych transakcji, tak? Czyli jeżeli ja jestem operatorem, muszę potwierdzić, że wyłączyłem dany punkt pomiarowy, wejdę tutaj i tutaj będę moje otwarte zadania widzieć. To również zaprezentujemy Państwu przy procesach. Dobrze. Krzysztofie, jakbyś mógł wejść jeszcze w te trzy, bo chcielibyśmy również porozmawiać o zgłoszeniach. Jak sami Państwo widzicie, myśmy tu powiększyli dość mocno tą zakładkę, żeby ją było widać i dlatego mamy opcje, które pokazują się dopiero, kiedy się ma wiedzę tajemną, tak? Szanowni Państwo, co to są te zgłoszenia OIRE? To jest taki nasz helper, kiedy coś zadzieje się źle i musimy uzyskać pomoc lub informacje od OIRE. Krzysztof, jakbyś mógł
zrobić nowe zgłoszenie OIRE. Krótko mówiąc, wchodzimy, coś nam nie działa, mamy problem, mamy jakieś zapytanie, tak? Nie mamy telefonu do wiedzącego znajomego przyjaciela. Wpisujemy, wybieramy kategorię takiego zgłoszenia. Tak, mamy RODO serwisowe lub zewnętrzne. RODO, wiadomo, samo z nazwy się definiuje. Serwisowe, czyli Matko Boska, coś mi nie działa, ratujta. Oraz zewnętrzne, jeżeli mamy na przykład odniesienie do jakiejś komunikacji, która do nas wpłynęła, chcemy o coś dopytać, możemy również takie zgłoszenie wybrać. Możemy tutaj dodawać również załączniki z zrzutami ekranu, na przykład z zrzutem błędu i taką komunikację do OIRE wysłać. Tylko jeszcze jedna rzecz. Proszę nie mylić tego z procesem 9, dobrze? To jest zupełnie inna komunikacja. To jest taki bypass przez nas zrobiony, żeby Państwo szybko uzyskali pomoc w sytuacjach, kiedy wystąpi jakiś błąd w działaniu systemu przede wszystkim. Dobrze. Co jeszcze chciałabym, żeby Państwo zwrócili uwagę przy pracy z takim portalem? Z pewnych względów bezpieczeństwa oraz wymogów nam przekazanych przez Polskie Sieci Energetyczne, proszę pamiętać, że w przeglądarce pracujemy tylko na jednej sesji. Jeżeli Państwo otworzą drugą sesję w przeglądarce, my automatycznie pierwszą sesję zamkniemy i poinformujemy Państwa, tak, że w tym momencie pracujemy już tylko na drugiej sesji, na drugiej zakładce. Pierwsza sesja zostaje zamknięta i nie ma możliwości już pracy na dwóch zakładkach w tym portalu. Dobrze. I to tak w wielkim skrócie, jak portal wygląda, jego podstawowe, naprawdę podstawowe działania w tym momencie. Więcej rzeczy zobaczymy sobie, kiedy będziemy przechodzić przez poszczególne procesy, no bo ten portal zbudowany jest po to, żeby uruchamiać procesy, prawda? Dobrze. Czy mają jakieś Państwo pytania, jeżeli chodzi o samo poruszanie się, wygląd, podstawowe zasady budowy tego portalu. Proszę tylko pamiętać, daty, bardzo ważne, kiedy szukamy po datach, musimy pamiętać, że różne dane w różnych datach możemy utrzymać, tak? W dokumentacji będzie się to nazywało bitemporalne zasady zapisywania, proszę sobie się nie bać, to takie tylko mocne słowa informatyczne, prawda? Druga rzecz. Podgląd komunikatów, w razie czego ratujemy się zgłoszeniem do OIRE, tak? A procesy wywołujemy z belki procesów i czasami czegoś możemy nie widzieć. Dobrze. Jeszcze jedna rzecz. Podejrzymy sobie teraz organizację. Ta opcja na pewno nie będzie widoczna dla każdego, tak? W tym momencie ta opcja przewidywana jest dla administratorów. Krzysztofie, jakbyś mógł. Wybierz teraz wyszukiwanie organizacji PSE, szukaj organizacji PSE, tak? Trochę się rozjechał. I proszę Państwa, oczywiście ten dostęp również będzie ograniczony do informacji o Państwa organizacji, tak? O tych, które macie. Ja cały czas powtarzam, że system jest dość mocno restrykcyjny, jeżeli chodzi o dane i bardzo pilnujemy dostępu, tak? Jest to dla nas bardzo ważne, dużo reguł na tym jest postawionych, role, dostępy i wpisy na charakterystyce PP oraz zawarte umowy. Dobrze, wyszukaj organizację. My tu mamy trochę łatwiej, no bo jako administrator wszystkiego możemy sobie podejrzeć wszystkie organizacje. W przykładowej danych organizacji weźmy jakąkolwiek. Dane organizacji, które tu Państwo będą widzieć, będą spójne z tym, jak, z danymi, które są na umowie, którą podpisaliście Państwo. Tak? Czyli tutaj nic nie wymyślamy. Tą organizację zakłada administrator OIRE. Tak? Czyli najpierw, żeby Państwo w ogóle mogli robić cokolwiek w portalu, musi być umowa, musi być założona organizacja. Wtedy dopiero możemy dodawać użytkowników, możemy dodawać im rolę,
użytkowników i rolę będzie już mógł dodawać państwa administrator ABIR, tak? Ale organizacja w ciągle zakłada OIR. Dobrze. Ja, tak jak powiedziałam, podstawowe dane z umowy, czyli oprócz numerów KRS i takich podobnych, również informacje o tym, kto jest reprezentantem, kto jest wpisany jako administrator ABIR. Krzysztof, jakbyś mógł tak troszeczkę niżej pojechać, tak? Oraz, co tu się nie dzieje? Do mikrofonu, dobrze. Oraz również informacja o koncesji. Ja jeszcze tak uzupełnię słowa Anety. Oczywiście mamy tutaj, Aneta, mówiąc skrótowo, umowę, ma na myśli umowę CSIRE, którą każdy z użytkowników profesjonalnych powinien podpisać. Dobrze. Czy do tej części prezentacji macie państwo jakieś pytania? Ja wiem, że ona jest dość ogólna w tym momencie, tak? Więcej pytań pewnie będzie, kiedy zaczniemy prezentować już konkretne procesy. Ale jak państwo widzą, nie ma się czego bać. System jest w obsłudze, niezbyt skomplikowany. Za to magia dzieje się pod spodem, tak? Wszystkie reguły walidacyjne, reguły sprawdzania dostępów, to wszystko dzieje się. Dobrze. To w takim razie, skoro nie ma pytań. Dobrze. Ale. Może wydłużymy. To znaczy, ja już mogę przekazać tutaj mikrofon Pawełkowi. To jeżeli nie ma pytań, to chyba lepiej jest słychać. Tutaj do portalu użytkownika profesjonalnego, to zaczniemy prezentację procesów rynkowych. Zaczniemy tutaj od grupy czwartej procesowej, z tego tytułu, że chcielibyśmy państwu zaprezentować tutaj taki cały cykl życia punktu pomiarowego, począwszy od pytania przez sprzedawcę o obecny status punktu pomiarowego, prezentując dwa rodzaje procesów z grupy czwartej, skończywszy na rozwiązaniu umowy poprzez zmianę sprzedawcy, zawarcie umowy. Dobrze, to zacznijmy od grupy czwartej procesowej. Pierwszym procesem, który państwu chcielibyśmy zaprezentować, jest proces 4.2, zapytanie o paszport punktu pomiarowego. Tutaj tylko słowem przypomnienia, celem procesu 4.2 jest udostępnienie sprzedawcy paszportu punktu pomiarowego w sytuacji, gdy są potrzebne do zawarcia umowy kompleksowej pomiędzy sprzedawcami a użytkownikami KSE. No i tutaj inicjatorem procesu danego procesu 4.2 jest sprzedawca. I stanem końcowym danego procesu jest udostępnienie przez operatora informacji rynku energii paszportu punktu pomiarowego do sprzedawcy w celu zawarcia kontraktu dla umowy kompleksowej, bądź też odrzucenie w przypadku błędnej walidacji. No dobrze, to teraz przejdźmy do systemu. Zagłębimy się na portal użytkownika profesjonalnego jako rola sprzedawcy. Tutaj musimy zmienić organizację. Obecnie znajdujemy się na organizacji operatora systemów dystrybucyjnych. Musimy się przelogować na organizację sprzedawcę. W tym celu tutaj wybieramy z listy organizacji przykładowego sprzedawcę. Klikamy w niego, zalogowaliśmy się. No i teraz tutaj, jak Aneta wcześniej wspomniała, w celu wywołania procesów przechodzimy do zakładki procesy. Oczywiście jeszcze tutaj tytułem wstępu wspomnę, że jest to wywołanie procesu poprzez interfejs GUI. Oczywiście dla większych sprzedawców będzie to kanał B2B. Tak? Tutaj na potrzeby prezentacji tutaj prezentujemy krok po kroku, jak dane procesy rynkowe przebiegają. Więc tak, w celu uruchomienia procesu rynkowego grupy czwartej klikamy belkę procesy. Wybieramy grupę czwartą, zapytanie o punkt pomiarowy. No i tutaj mamy wszystkie cztery procesy dostępne w danej grupie. W celu uruchomienia procesu 4.2 klikamy 4.2, zapytanie o paszport. I tutaj pojawia nam się dedykowany widok do uruchomienia danego procesu. Mamy tutaj listę wszystkich atrybutów zgodnych z TSKB dla danego komunikatu procesu. No i teraz w celu wywołania procesu wypełniamy wymagane atrybuty, takie jak kod PP,
Tutaj na potrzeby danego testu prezentacji mamy przygotowane wcześniej dane testowe. Czyli tutaj podajemy przykładowy kod punktu pomiarowego, identyfikator operatora, na jakim obszarze znajduje się dany punkt pomiarowy, status użytkownika KSE, to dla nowego użytkownika KSE na punkcie pomiarowym. No i tutaj wybieramy w celu uruchomienia procesu, klikamy przycisk prześlij. No i widzimy, że w prawym górnym okienku wyskoczyło nam okienko, operacja zakończona z sukcesem. Proces został, to znaczy, że proces został przetworzony pozytywnie. W przypadku negatywnego przetwarzania komunikatu i pojawiło nam się okienko podczas wypełniania danych w momencie wykonania komendy prześlij. I teraz tak, w celu weryfikacji otrzymanego komunikatu przez sprzedawcę, czyli weryfikacji danych paszportu, klikamy tutaj ikonkę kopertki w prawym górnym rogu. No i klikamy, tutaj mamy kolejkę komunikatów, które obecnie są przetwarzane, które sprzedawca pobiera, przyjmuje. W tym celu, żeby pobrać daną kolejkę, klikamy przycisk szukaj. No i tutaj widzimy wszystkie komunikaty, które obecnie się odłożyły w kolejce dla danego sprzedawcy danej organizacji. Widzimy tutaj poprawnie przetworzony komunikat o unikalnym numerze komunikatu 4213. W celu podglądu całej struktury danego komunikatu klikamy w ikonkę latawca. Widzimy tutaj, pobraliśmy dany komunikat z kolejki. Tutaj widzimy cały komunikat XML w podziale na sekcje zgodne z technicznymi standardami komunikacji biznesowej. Tu widzimy dwie belki komunikat obecnie, gdzie jest podział na sekcje. A jak klikniemy w belkę komunikat nieprzetworzony, no to widzimy tutaj cały zakres komunikatu XML, który został przekazany do sprzedawcy od innego użytkownika profesjonalnego. No dobrze, no to tutaj to był w zakresie procesu 4.2, to teraz przejdziemy do wywołania procesu 4.1. Proces 4.1 określa znacznie mniejszy zakres danych, zapytanie o status punktu pomiarowego. W zakresie danego procesu sprzedawca odpytuje, czy jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej na danym punkcie pomiarowym, czy dany status punktu pomiarowego umożliwia realizację danego procesu. No i tutaj inicjatorem danego procesu może być zarówno operator, jak i sprzedawca. My tutaj wywołamy proces 4.1 z perspektywy sprzedawcy. I w tym celu tutaj ponownie powtórzymy działania takie jak w zakresie procesu 4.2, czyli będąc na roli sprzedawcy, użytkownika profesjonalnego, klikamy w belkę procesy. Jeszcze przełączymy się na system. Klikamy w belkę procesy, wybieramy grupę czwartą i wybieramy proces 4.1 zapytanie o status punktu pomiarowego. I tutaj bardzo podobne dane są w przypadku procesu 4.2. Wypełniamy również kod PP, który chcemy odpytać, identyfikator operatora, status użytkownika. No i tutaj odpytujemy, klikamy przycisk prześlij. Widzimy, że proces został przetworzony z pozytywnym skutkiem. W celu weryfikacji podglądu danego komunikatu klikamy tutaj w kopertkę ikony. Pobieramy dany komunikat przez sprzedawcę. No i tutaj widzimy wszystkie odebrane komunikaty. Tu widzimy, że komunikat został odebrany 4113, unikalny numerze komunikatu. W celu podglądu danego komunikatu klikamy w ikonkę. No i tutaj niżej widzimy całą strukturę nagłówków. Widzimy, że on znacznie ma mniejszy zakres danych, tak? Bo tutaj pytamy głównie o status danego punktu pomiarowego, jak i również tutaj kliknijmy w komunikat nieprzetworzony. I tutaj widzimy cały zakres komunikatu XML.
Dobrze, i to też tutaj to było na tyle w zakresie. Jeżeli są pytania, zapraszam do mikrofonu, bo czat mówi, że was nie słychać, a oni też by chcieli wiedzieć, jakie pytania zadajecie. Więc jeszcze tylko powiem na wstępie, że to było na tyle w zakresie grupy czwartej, że teraz właśnie proszę państwa, jeżeli są jakieś pytania. Tak, to pytanie dotyczy tego, czy na tej kolejce są tylko odpowiedzi na pytania z grupy czwartej, czy w tej kolejce są też na przykład inne procesy? Wszystkie procesy, które obecnie czyli są na przykład, zatrzymane. Jeżeli by po zapytaniu o paszport poszło, nie wiem, tam 1000 zapytań o profil dobowy, to odpowiedź będzie gdzieś między nimi? Zależy to, w którym momencie też. No załóżmy, że tak trafimy w połowie. Tak, tutaj jest jeszcze kwestia wyszukiwania, tak? Oczywiście mamy też drugi widok wyszukiwania i możemy wyszukać po odpowiednim unikalnym numerze komunikatu, tak jak tutaj kolega wyświetla. Akurat mówimy, że to jest system w fazie jeszcze rozwojowej, testerskiej, więc możemy oczywiście wyszukać po unikalnym numerze komunikatu, po tym takim biznesowym z TSKB. To jedno do samej prezentacji komunikatu. Czy możemy liczyć na to, że to będzie bardziej przystępne dla ludzi, jeżeli chodzi o to, jak ten komunikat wygląda, w sensie, że będzie w postaci tabelarycznej, a nie w postaci takich po prostu wierszy, jak kod deweloperski? Możemy wrócić, Krzysztof, możesz wrócić do prezentacji tej struktury komunikatu. Znaczy tutaj mamy formę, przyjęliśmy jak w zakresie poszczególnych rozdziałów z TSKB. No i tutaj powiem szczerze, że na razie jest to, tak jak powiedziałem, jest to system konfigurowalny, no i pracujemy nad tym rozwiązaniem, żeby to było bardziej przyjazne dla użytkownika. A nie na razie, bo teraz taka forma to jest techniczna obecnie tutaj przedstawiona, tak, żeby to bardziej przyjazne do odczytu było przez zwykłego użytkownika. Dobra, super. Drugie pytanie, czy będą profile, które będzie można konfigurować, mianowicie, że na przykład jeżeli dana grupa będzie zainteresowana konkretnymi grupami komunikatów, no to tylko im będą się te komunikaty wyświetlały, tak żeby, bo w tym momencie jakby mam wrażenie, że wszystko wyświetla się wszystkim. I pytanie, czy to będzie jakkolwiek jakimiś zamaskami, za profilami ujęte. Jasne, ja już odpowiem na to pytanie. Dzisiaj pokazujemy wam szeroki zakres, jako z poziomu administratorskiego. Oczywiście będzie taki podział, o którym mówisz. Szerzej pewnie będziemy o tym mówić w grudniu, jak już będziemy mieć wszystkie rzeczy dokonfigurowane i sprawne, ale tak, przewidujemy taki podział. Znaczy jeszcze tutaj dodam na wstępie tutaj do pana pytania, że tutaj jest kwestia szeroko pojętej macierzy uprawnień, widoczności danych w perspektywie różnych zakresów informacji. Tutaj nawet dzisiaj nie wiem, czy teraz, jak jesteśmy na sprzedawcy, bardziej jak rozwiniesz, Krzysztof Belkę, procesy. Nie wiem, czy to będzie widoczne, bo wiem, że kliknij grupa pierwsza, a nie to z perspektywy OSD, szóstki. Widzimy, że tutaj jest niepełny zakres procesu widoczny. Tutaj akurat już dołożyliśmy tą funkcjonalność ograniczenia widoczności danych, co jest widoczne z perspektywy belki procesów. Ale tak, pracujemy nad tym, mamy całą macierz uprawnień, która z perspektywy użytkowników profesjonalnych na poszczególne role, dostępy do użytkowników będzie zarządzalny do poziomu poszczególnych sekcji widoczności widoków. Też warto uzupełnić, jak już jest to pytanie, że na tym pasku procesy dla państwa będą się wyświetlać tylko te procesy, które dany aktor, czyli sprzedawca w roli sprzedawcy będzie mógł inicjować. Nie będzie tam procesów operatorskich, tylko będą te, które on w roli sprzedawcy może inicjować, co uprości zarówno pracę, jak i obsługę samego portalu. Ja tylko jeszcze dodam, jako właściciel tej macierzy uprawnień, że w tym procesie my uprawnienie budujemy z poziomu trzech takich szczebelków drabin. Po pierwsze, rola rynkowa podmiotu, czyli to jest sprzedawca, rola biznesowa i do tego dodajemy również rolę systemową. W tym momencie przewidujemy trzy role systemowe. Poziom podstawowy, czyli taki użytkownik do przeglądu, wywoływania podstawowych funkcjonalności. Użytkownik zaawansowany, który będzie miał dostęp do wiedzy, jak uruchomić procesy i do tych funkcjonalności oraz osoba, która będzie ładować komunikaty, ponieważ przewidujemy, w tym momencie jeszcze nie pokazujemy tej funkcjonalności, ona już jest w fazie testów, że komunikaty będą również ładowane, tak, funkcjonalnością z poziomu XML-a. Tak? I wtedy ograniczamy
po pierwsze dostęp do danych i do funkcjonalności poprzez rolę podmiotu, który jest tą organizacją u nas, tak jak Państwo wcześniej widzieli, zdefiniowaną i na podstawie umowy wprowadzoną do systemu. Potem również rolę biznesową, jaki ten podmiot pełni na rynku. Zgodnie z TSKB oczywiście. Oraz trzeci poziom ograniczenia lub dania uprawnień, zależy jak na to patrzeć. To są role systemowe już dla danego użytkownika, przydzielane albo przez administratora ABIRE, albo przez osobę z ORY, która będzie pełnić dla Państwa tą rolę administratora ABIRE. Także w tym momencie my sobie trochę życie ułatwiliśmy, pokazujemy to wszystko z poziomu administratora, wszystko wiedzącego, wszystko mogącego, no ale tak łatwo nie będzie. Okay, dobra, dziękuję. Ja tylko dopytam, czy dobrze usłyszałem, że uprawnienia do przeglądania będą na poziomie sekcji komunikatu? Bo takich, może źle usłyszałem, chyba padło słowo sekcja. Czyli jeżeli ktoś widzi komunikat, to widzi albo całą jego treść, albo wcale, tak? Drodzy Państwo, jeżeli nie ma więcej pytań, to ja zapraszam na 10-minutową przerwę kawową i wracamy po przerwie i zaczniemy z grupą pierwszą. Drodzy Państwo, zapraszam po przerwie, zaczynamy z grupą pierwszą, daję głos Pawłowi Błące. Dobrze, więc witamy ponownie po przerwie. Zaprezentujemy teraz grupę pierwszą procesową dotyczącą sprzedaży energii elektrycznej, które będziemy chcieli pokazać. Dwa scenariusze, one są takie same jak opublikowane scenariusze certyfikacyjne, a także dwa procesy 1.4.1.5, zakończenie umowy sprzedaży i umowy kompleksowej. Więc pierwszym procesem, który zaprezentujemy, jest proces 1.1, zmiana sprzedawcy, umowa sprzedaży. Tutaj celem tego procesu jest zmiana sprzedawcy na umowie sprzedażowej. Warto też zaznaczyć, że sama nazwa procesu nie mówi wprost o tym, ale proces 1.1 umożliwia również tworzenie na punkcie pomiarowym umowy sprzedażowej. Więc tak, teraz przejdziemy do systemu i pokażę, może najpierw zaczniemy od pokazania stanu obecnego, czyli zalogujemy się na sprzedawcę, na którym widnieje obecna umowa sprzedaży i zobaczymy stan na dzisiaj, po czym puścimy proces 1.1 i dokonamy zmiany sprzedawcy na danym punkcie. Dobrze, znajdujemy się teraz obecnie na obecnym sprzedawcy w celu wyszukania danego punktu pomiarowego i sprawdzenia stanu obecnego. Klikamy w zakładkę dane podstawowe umowy, punkt pomiarowy. Wyszukujemy dany punkt pomiarowy. Tutaj w polu kod PP podajemy dany punkt. Warto też tutaj wskazać, tutaj kluczowa jest data. Tutaj podajemy datę, na kiedy chcemy obecny stan zobaczyć. Jeżeli byśmy na przykład robili zmianę sprzedawcy na 2 października i jesteśmy zalogowani na obecnym sprzedawcy, to już tutaj jakbyśmy chcieli wyszukiwać na obecnym sprzedawcy, to już by ten punkt pomiarowy się nie wyświetlił, ponieważ on został przypisany do nowego sprzedawcy od daty 2 października. Dlatego tutaj robimy na stan dzisiejszy, na 1 października. Klikamy szukaj. No i tutaj wyświetli nam się wynik z danym punktem pomiarowym. Wchodzimy w dany punkt pomiarowy. Wyświetla nam się ekran danego punktu pomiarowego z całym zestawem wszystkich danych charakterystyki PP. No i teraz w celu podejrzenia, jaki jest sprzedawca na datę 1 października, schodzimy do sekcji dane PP, podmioty obsługujące PP. I tutaj widzimy wszystkie podmioty, które obecnie są przypisane na dzień 1 października do danego punktu pomiarowego, czyli widzimy, w jakim obszarze sieci, jakiego operatora znajduje się dany punkt pomiarowy. Tu widzimy obecnego sprzedawcę przypisanego z końcówką SE1-W, a także pośrednio przypisany podmiot odpowiedzialny za bilansowanie. I również jak będziemy zmieniać sprzedawcę, to i ten podmiot się zmieni. No i jeszcze tutaj przejdźmy do zakładki umów. Zobaczmy obecnie przypisaną umowę sprzedażową. Tutaj mamy zakładkę umowy.
umowy przyłączeniowe, dystrybucyjne, sprzedażowe i kompleksowe. I tutaj widzimy umowę sprzedażową US. Dobrze, to teraz przelogujemy się na docelowego sprzedawcę, nowego sprzedawcę, który będzie inicjował proces 1.1 zmiany sprzedawcy US. W tym celu zmieniamy organizację. Przechodzimy do sprzedawcy nowego, który będzie inicjował proces, SE2-T z końcówką. No i po zalogowaniu standardowo z belki procesowej, grupa pierwsza, wywołujemy proces 1.1 zmiana sprzedawcy US. Wyświetli nam się dedykowany widok, formularz do określenia danych dla procesu 1.1 zmiany sprzedawcy US. I tutaj wypełniamy wszystkie wymagane dane, jak kod PP, czyli ten, który wcześniej wyszukiwaliśmy, identyfikator podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie. Tutaj następnie, tutaj jest zgoda na udostępnienie rzeczywistego profilu, pozostawiamy false, nie odznaczamy znacznika oświadczenie woli, ponieważ tutaj nie będziemy automatycznie inicjować procesu 2.5 zawarcia umowy dystrybucyjnej, tylko samą zmianę sprzedawcy będziemy robić. Kluczowa jest tutaj data, od której będzie realizowana zmiana sprzedawcy, czyli robimy na datę N+1, czyli od dzisiaj, czyli na 2 października. Okres rozliczeniowy sprzedawcy określamy. Czy umowa ma być terminowa, określamy jako bezterminowa. Okres wypowiedzenia. Tutaj skupiamy się na atrybutach wymaganych na potrzeby testu. Idziemy niżej. No i tutaj mamy jeszcze dodatkowe sekcje do wypełnienia, parametry handlowe, dodatkowe parametry umowy sprzedaży łamane kompleksowe. Tutaj określamy produkt za pomocą ikonki plusika, klikamy utwórz. Wyskakuje nam okienko pop-up z określeniem produktu, który linię produktową będziemy dodawać. Tutaj podajemy przykładową nazwę produktu. Opis dla danego produktu. A także warunki produktu z listy rozwijalnej osłownikowanej, terminowość produktu jako bezterminowa. No i tutaj zapisujemy i dodaje nam się linia danego produktu. Tu jeszcze zjeżdżamy niżej. Musimy określić identyfikator użytkownika KSE. W tym celu również dodajemy linię użytkownika za pomocą ikonki plusika. Określamy typ użytkownika jako osoba fizyczna. Podajemy jego identyfikator PESEL i zapisujemy. No i dana linia została dodana. No i tu po określeniu wszystkich wymaganych atrybutów możemy przejść do uruchomienia procesu, czyli uruchomić zmianę sprzedawcy ze starego na nowego sprzedawcy na datę 2 października 2024. I w tym celu klikamy prześlij. Proces jest przetwarzany. No i widzimy, że operacja została zakończona sukcesem. Proces został pozytywnie zakończony. System nas przeniósł od razu na widok danego punktu pomiarowego, żeby sprawdzić obecny stan na datę 2 października 2024. Spójrzmy na sekcję na danym punkcie pomiarowym dane PP, podmioty obsługujące PP, że widzimy, że pojawił się inny sprzedawca wraz z innym podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie. Przejdźmy jeszcze do sekcji umów. No i widzimy, że pojawiła się właśnie nowa umowa na datę 2 października, umowa sprzedażowa z określonymi parametrami. Spójrzmy jeszcze na przypisanego użytkownika w sekcji dane identyfikacyjne użytkownika KSE. Zwróćmy uwagę, że został tutaj dodany użytkownik. Tutaj nie sugerujmy się tutaj tymi danymi, ponieważ są to dane testowe. Jeszcze w celu weryfikacji właśnie też widoczności danych tych uprawnień możemy się przelogować na poprzedniego sprzedawcę i spróbujemy wyszukać punkt pomiarowy na datę właśnie 2 października, na którą została wykonana zmiana sprzedawcy. W tym celu zmienimy organizację.
logujemy się na poprzedniego sprzedawcę. W celu wyszukania danego punktu pomiarowego przechodzimy do danych podstawowych, punkt pomiarowy. Wyszukujemy dany punkt pomiarowy. I posługujemy się tym samym kodem punktu pomiarowego. No i tutaj też ważne daty. Tutaj na datę drugiego, czyli na datę, kiedy został wykonany proces 1.1 zmiany sprzedawcy, umowa sprzedaży, wyszukujemy. No i widzimy, że już zostały odebrane uprawnienia poprzedniemu sprzedawcy, ponieważ w wynikach wyszukiwania nie jest zwracany dany wynik dla danego punktu pomiarowego. Jeszcze celem weryfikacji możemy wrócić datę wyszukiwania stanu na 1 października. No i widzimy, że dany punkt został zwrócony z obecnym stanem na ostatni dzień trwania umowy na poprzednim sprzedawcy. Dobrze, to było w zakresie grupy pierwszej procesu 1.1. Przejdziemy teraz do prezentacji bardzo analogicznego, podobnego procesu, tylko z wykorzystaniem innego rodzaju umowy, jakim jest proces 1.2. Z tym, że tu tworzyliśmy umowę rozdzieloną, tylko umowę sprzedażową. A tutaj w procesie 1.2 będziemy tworzyć umowę kompleksową, czyli bardzo podobny proces, tylko tworzymy umowę kompleksową. To teraz zalogujmy się na tak samo na poprzedniego, na starego sprzedawcę, żeby sprawdzić stan obecny. Wykorzystamy tego samego sprzedawcę poprzedniego. W tym celu przechodzimy również do wyszukania punktu pomiarowego. Dane podstawowe, wyszukaj punkt pomiarowy. Sprawdźmy, jaka umowa znajduje się obecnie. Również na datę charakterystyki, jakbyś mógł, Krzysztof, do góry, na 1 października. Wyszukajmy dany punkt. Zjedźmy niżej, do wyników wyszukiwania. Przejdźmy do szczegółów danego punktu pomiarowego. No i tutaj zobaczmy jeszcze, jaki jest obecny sprzedawca na danym punkcie pomiarowym. Widzimy, że też jest ten sam poprzedni sprzedawca z końcówką SE1-W na datę 1 października. Idźmy do umów. Jakie obecnie są aktywne na danym punkcie pomiarowym? No i tu widzimy, tutaj widzimy, że jakieś mamy umowę rozdzieloną. Jakbyśmy mogli inny, to chyba ten punkt mamy. To jest proces 1.2. Tu mamy rozdzieloną umowę, to chyba inny punkt, tak, pomyliśmy punkt. Chyba ten sam. No to jeszcze raz tutaj. Tam mieliśmy umowę rozdzieloną, umowa USUD. Dobrze, idźmy jeszcze raz. To jest właśnie ten prawidłowy punkt pomiarowy. Idźmy do umów danego punktu. Widnieje dany sprzedawca stary. Sekcja umowy. No i widzimy, że jest umowa kompleksowa, terminowa tutaj. No dobrze, no to uruchomimy teraz, przelogujmy się w celu uruchomienia procesu 1.2, zmiana sprzedawcy UK. Uruchomimy proces na nowym sprzedawcy, w tym celu zmienimy organizację na nowego sprzedawcę. No i to będzie ten sprzedawca z końcówką SE2-T. No i w celu uruchomienia procesu standardowo z belki procesy. Jeszcze możemy pokazać obecny stan w kontekście nowego sprzedawcy, bo tego nie pokazywaliśmy. Więc spróbujmy wyszukać na razie dany punkt pomiarowy w kontekście nowego sprzedawcy na dzisiaj, na pierwszego, żeby sprawdzić dostęp do danych. No i widzimy, że na razie dany sprzedawca nie ma uprawnień do danego punktu. Jeszcze na drugiego sprawdźmy, czyli w tej dacie, w której będziemy wykonywać realizację procesu 1.2. No i widzimy również, że tutaj nie ma dostępu, dopóki nie wykonamy procesu 1.2. Dobrze, przejdźmy teraz do zakładki procesy w celu uruchomienia procesu. Wybieramy grupę pierwszą, proces 1.2, zmiana sprzedawcy, umowa kompleksowa. Tutaj analogicznie tak samo jak proces 1.1, 1.2 ma możliwość tworzenia
od podstaw nowej umowy, czyli jeszcze może nie istnieć umowa na danym punkcie pomiarowym, a możemy na pustym PP, do którego jest przypisany dany użytkownik KSE, założyć umowę kompleksową. Jak i w procesie 1.1 również analogicznie, tylko inny rodzaj umowy sieciowej. Dobrze, wyświetlił nam się widok procesu 1.2 zmiana sprzedawcy umowa kompleksowa. Jest to bardzo podobny widok, niemalże identyczny do procesu 1.1. No i wypełniamy tutaj wszystkie niezbędne dane, czyli podajemy przede wszystkim kod punktu pomiarowego, na którym będziemy dokonywać zmiany sprzedawcy. Podajemy identyfikator podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie. Określamy szacowany wolumen roczny. Jeszcze zgoda na udostępnienie rzeczywistego profilu zużycia, szacowany roczny wolumen. No i bardzo ważna data przede wszystkim. Tutaj data zmiany sprzedawcy na drugiego, zgodna z bramkami czasowymi, a także okres rozliczeniowy sprzedawcy określamy. Terminowość umowy jako bezterminowa. Okres rozliczeniowy. Oraz okres wypowiedzenia. No i tu mamy domyślnie flagi oznaczone, czy nabywca, odbiorca końcowo oznaczone już. I teraz dodajemy sekcję linię produktową w parametrach handlowych dodatkowych umowy sprzedaży łamanej na kompleksową. Podajemy przykładową wartość produktu. Bezterminowy produkt, zapisujemy daną linię produktu. Tutaj przy nadanym test dodajemy jedną linię produktową. Zjedźmy na dół. Jeszcze dodajmy użytkownika KSE, do którego jego identyfikator, do którego odnosi się umowa, na którym będziemy zawierać daną umowę. Jako osoba fizyczna i prowadząca działalności gospodarczej, numer PESEL. No i uruchamiamy dany proces. Klikamy prześlij. Proces jest w trakcie przetwarzania. Górny pasek wskazuje na przetwarzanie. Widzimy zielone okienko, potwierdza, daje nam pozytywne przetworzenie procesu, no i w celu weryfikacji przetworzenia danego procesu weryfikujemy dane biznesowe. Widok procesu po wykonaniu przenosi nas automatycznie na punkt pomiarowy, na który możemy sprawdzić wynik procesu, czyli widzimy, że został od daty 2 października przypisany nowy sprzedawca energii elektrycznej na umowie kompleksowej. Sprawdźmy jeszcze utworzenie danej umowy kompleksowej, czy została umowa utworzona. Widzimy, że umowa została utworzona również na datę 2 października i jeszcze na wskazanym użytkowniku, jak przejdziemy do sekcji dane użytkownika identyfikacyjne. Użytkownik, identyfikacja użytkownika. No i tutaj widzimy, że o wskazanym numerze PESEL został określony dany użytkownik. No dobrze, tutaj przedstawiliśmy Państwu zmianę sprzedawcy na procesach grupy pierwszej 1.1.1.2. Teraz analogicznie na tych samych punktach poboru pomiarowych wykonamy procesy 1.4 zakończenie umowy sprzedażowej oraz 1.5 zakończenie umowy kompleksowej. Zaznaczę, że są to procesy jeszcze celem przypomnienia, w których dokonujemy tylko rozwiązania umowy bez wyprowadzenia użytkownika KSE, czyli jeżeli zakończymy daną umowę, czy w przypadku procesu 1.4 umowy sprzedażowej, czy w przypadku procesu 1.5 umowy kompleksowej, to użytkownik KSE zostaje przypisany na pustym punkcie pomiarowym jako gotowy proces do realizacji zawarcia nowej umowy. Dobrze, teraz proces będziemy inicjować 1.4 z perspektywy sprzedawcy energii elektrycznej, na którym dla procesu 1.4, na którym istnieje na przykładowym punkcie pomiarowym umowa sprzedażowa. No i zobaczmy obecny stan. Przed uruchomieniem procesu w tym celu wyszukujemy dany punkt pomiarowy. Przechodzimy do zakładki dane podstawowe umowy. Punkt pomiarowy. Wyszukiwarka punktów pomiarowych.
określamy dany kod PP i tutaj patrzymy na datę drugiego. Tak jak już wyszukali na datę dzisiejszą, to system w systemie dla danego sprzedawcy by nie widniał dany punkt pomiarowy. I klikamy szukaj. Dany punkt pomiarowy został zwrócony, wynik. Przejdźmy do szczegółów danego widoku punktu pomiarowego. Stan jest na 2 października, no i zobaczmy, że widnieje umowa sprzedażowa, którą będziemy rozwiązywać za pomocą procesu 1.4. Widzimy, że widnieje umowa sprzedażowa w dacie 2 października. Również w parze z umową dystrybucyjną, czyli umowa rozdzielona. Dobrze, to teraz przejdźmy do uruchomienia procesu 1.4 celem rozwiązania umowy sprzedażowej. W tym celu z górnej belki wywołujemy zakładkę procesy. Klikamy grupę pierwszą. Proces 1.4 zakończenie umowy sprzedaży. I wyświetli nam się dedykowany widok, formularz do realizacji procesu 1.4. W tym celu tutaj wypełniamy wymagane dane, czyli datę, na jaką realizujemy zakończenie sprzedaży, czyli zróbmy na 4, czyli plus 2 dni od dzisiaj, na wskazany kod PP. No i tutaj uruchamiamy, możemy tutaj uruchomić dany proces. Jeszcze warto tutaj wskazać, że warto podać użytkownika, który też się zaciągnie. Czyli na jakim użytkowniku, do jakiego użytkownika dotyczy dana umowa. Zapisujemy. No jeżeli mamy wszystkie wymagane dane, to możemy uruchomić proces 1.4. W celu uruchomienia procesu standardowo klikam przycisk prześlij, proces został przetworzony poprawnie, standardowo system przeniósł nas na widok punktu pomiarowego, gdzie na dzień 4 października możemy podejrzeć obecny stan realizacji danego procesu i w tym celu przejdźmy do zakładki na 4 października do udanych umów i zobaczmy, czy istnieje umowa, czy została ona wykreślona z danego punktu. No i widzimy, że umowa sprzedażowa została rozwiązana, już nie widnieje w danym punkcie pomiarowym. Jeszcze możemy przejść do wyszukiwarki, wyszukać dany stan danego punktu pomiarowego na dzień 3. Jeszcze tutaj warto wspomnieć, że jeżeli już przejdziemy z tego widoku, to jeżeli będziemy chcieli wyszukać na danym sprzedawcy ponownie dany punkt na 4, to już ten punkt się nie wyszuka, ponieważ dany sprzedawca stracił uprawnienia do danego punktu pomiarowego. No to przejdźmy, wyszukajmy dany punkt na dzień 2 przykładowo, jeszcze wtedy, gdy powinna istnieć umowa. System zwróci nam widok danego punktu pomiarowego. Widzimy, że zwraca, a teraz zmienimy datę na przykładowo 5. No i widzimy, że już dany sprzedawca utracił dostęp do widoczności danego obiektu punktu pomiarowego. To był proces 1.4. Analogiczną sytuację odwrotną do procesu 1.2, gdzie zmienialiśmy sprzedawcę i tam była umowa kompleksowa, również na tym samym punkcie pomiarowym wykonamy zakończenie umowy kompleksowej. Tutaj zarówno proces 1.5 może inicjować operator systemów dystrybucyjnych, jak i sprzedawca. Przejdźmy teraz, Krzysztof, ponownie do systemu na sprzedawcę obecnego, do którego przypisany jest umowa kompleksowa na danym punkcie pomiarowym. W celu wyszukiwania, no to standardowo powtarzamy czynność wyszukiwania danego punktu pomiarowego. Podajemy dany kod punktu pomiarowego w dacie 2 października, bo zmianę sprzedawcy robiliśmy w dacie 2 października. Przejdziemy do widoku danego punktu pomiarowego.
Przejdźmy do szczegółów. No i tu widzimy na datę 2 października, jak przejdziemy do sekcji umów, widnieje umowa kompleksowa, dla której będziemy zaraz puszczać proces 1.5, zakończenie umowy kompleksowej. Też na datę 4 października uruchomimy ten proces. Dobrze, i w tym celu ten sam sprzedawca będzie wywoływał proces 1.5, zakończenie umowy kompleksowej. W tym celu z górnej belki procesy. Wybieramy grupę pierwszą. Proces 1.5, zakończenie umowy kompleksowej. No i tu jest analogiczny widok do procesu 1.4, tylko dotyczący procesu 1.5 dla umowy kompleksowej. Wybieramy datę, na jaką ma zostać dokonane rozwiązanie umowy, przykładowo na datę 4 października, dla danego kodu punktu pomiarowego. I wskazujemy jeszcze użytkownika, którego dotyczy dana umowa. W tym celu za pomocą plusika dodajemy danego użytkownika. Po dodaniu zapisujemy linię z danym użytkownikiem i uruchamiamy dany proces za pomocą przycisku prześlij. Widzimy również, że proces został przetworzony z wynikiem pozytywnym, analogicznie do procesu 1.4 na 4 października. Jak przejdziemy do zakładki umowy na widoku danego punktu pomiarowego, kliknijmy, to widzimy, że już nie widnieje umowa kompleksowa. Jeszcze celem weryfikacji przelogujmy się na dane, zmienimy widok na wyszukiwarkę danego punktu pomiarowego i wyszukajmy tak samo w dacie, kiedy dany sprzedawca miał dostęp, czyli dzień wcześniej przykładowo, żeby zobaczyć, że ma dostęp i po tej dacie. Czyli przykładowo na pierwszego jeszcze, na drugiego, przepraszam, bo to była zmiana sprzedawcy, tu robiono nam na drugiego. Widzimy, że jeszcze jest ten dostęp. Jeżeli zmienimy datę od daty dzisiejszej na 5 przykładowo, czy na 4, może być na 5, zmienimy na 5, to już straci dostęp do danego widoku, do danych punktu pomiarowego. Dobrze, drodzy Państwo, i to by było na tyle w zakresie prezentacji procesów z grupy pierwszej. No jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to prośba teraz o zadawanie tych pytań do grupy pierwszej. Takie moje pierwsze pytanie, czy jeżeli mamy grupę PPE 10, 15, czy będzie przewidziana funkcjonalność, że ja będę mógł zaimportować sobie takie podstawowe dane za pomocą pliku CSV albo jakiegoś innego i później je dopracować w systemie, to jest jedno. Tak, dla grupy pierwszej mamy przewidzianą funkcjonalność importu pliku CSV. Kiedy importujemy plik CSV z poszczególnymi rekordami, każdy rekord odpowiada jednemu uruchomieniu procesowemu. Dla pozostałych procesów mamy XML, które również można importować miejscowo. I drugie moje takie pytanie, bo tutaj mówiliśmy, pokazywaliśmy, jak to wygląda od strony sprzedawcy. I jeżeli następuje zmiana sprzedawcy, czy to na umowie samej sprzedaży, czy też kompleksowej, co wówczas widzi operator? Czy dostaje jakiś raport z tego procesu? Dostaje powiadomienie, które mamy zgodnie z zapisami TSKB. Drodzy Państwo, gdybyśmy chcieli dzisiaj Wam pokazać wszystko, czyli przejść cały diagram, nie starczyłoby nam czasu na połowę. Ja rozumiem, ale to... Ale to też mówię do czatu, okay, który zadaje nam pytanie, dlaczego dobrze nie pokazujemy strony operatora i tak dalej. My chcemy dzisiaj Wam pokazać jak najwięcej. Jeżeli byśmy chcieli pokazać wszystko, kochani, nie starczyłoby nam czasu. Okay. Ale jak najbardziej operator otrzyma informację o tym, że sprzedawca zawarł dla danego PPE, które ma dane OSD informacje, że tam jest zmiana sprzedawcy i dostanie to w informacjach na portalu, znaczy, jeżeli się tam zaloguje. Czy zgodnie z przepływem komunikatów, tak, zgodnym z TSKB, tak, z procesami, z komunikatem taki, jaki powinien dostać. Tam chodzi też o sławetny proces 3.1, powiadomienie o zmianie danych charakterystyki. Standardowo zostanie takie powiadomienie o działaniach, które zostały dokonane w tym zakresie, jak i komunikat dodatkowy biznesowy przewidziany w zakresie danego procesu.
Pytanie trochę podobne do poprzedniego. Czy uploadowany na przykład Excel czy XML z komunikatem może być niekompletny i uzupełniony z poziomu portalu, czy uploadowany dokument musi być jakby już kompletny i zgodny? To ja odpowiem, prace w tym zakresie obecnie trwają i tutaj nie możemy szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie w tym momencie. Zachęcam do wrócenia z tym pytaniem na kolejnym szkoleniu, kiedy już będziemy się bardziej skupiać na poszczególnych funkcjonalnościach. Czy jeszcze jakieś pytania z sali? Zapraszam. Ja mam pytanie odnośnie tych powiadomień. Jeżeli jakiś użytkownik profesjonalny, który łączy się B2B, będzie chciał tylko do jednego jakiegoś procesu wykorzystywać portal, to czy w tej skrzynce powiadomień będzie też wszystko to, w czym on się komunikuje jako B2B, tak? Czyli tysiące, miliony komunikatów, miliony takich powiadomień? Czy tu jest, to mamy... Tutaj mamy perspektywę tak naprawdę uruchomienia z GUI kolejki komunikatów. Jeżeli puści, rozumiem, z B2B, czyli będą spięcia dwóch systemów po stronie OSD lub sprzedawcy przez kanał B2B, to tam u siebie w systemie też będzie widział te powiadomienia, czyli na portalu użytkownika profesjonalnego od razu będzie tutaj widział, mamy wyszukiwarkę tych komunikatów, tak? Czyli tu będzie widział te wszystkie te komunikaty przetworzone. Czyli tu będzie tak jakby... duża cyfra, teraz jest 16 powiadomień, tak? I moje pytanie, czy tutaj będą wszystkie tak jakby powiadomienia też związane z wymianą taką B2B, dla danego, tak? Punktu poboru na przykład, tak? Tak, na przykład, nie wiem, zasilamy danymi tak pomiarowymi, dostajemy informacje zwrotne, tak, R-ki na przykład, tak, czy dostajemy jakieś informacje, czy tutaj na portalu tych jakby te informacje będą też jako powiadomienia w gąszczu też takich zwykłych przez użytkownika zgłaszanych, czy to będzie jakoś wydzielone, że tu będą dostępne tylko te powiadomienia, z poziomu GUI, a te, które są pomiędzy interfejsami z wykorzystaniem API będą im po prostu tu niedostępne albo nie wiem w jaki sposób. Inaczej, znaczy do R-ek, do komunikatów biznesowych mamy tutaj osobne okno, jeszcze tak, a to są komunikaty tutaj, tą perspektywę GUI, tak, tutaj prezentowaną. Jeszcze na poziomie wyszukiwania PP, które prezentowała nam Aneta na początku, jakby szukamy sobie dany punkt poboru, tam jest możliwość weryfikacji wszystkich komunikatów dla tego punktu. I tam będzie możliwość zweryfikowania tych wszystkich komunikatów, czy ze strony operatora powiadomień, na przykład jak ma to miejsce w przypadku zmiany sprzedawcy, które powinien uzyskać, tam je podejrzy. Tak samo sprzedawca też podejrzy to, co powinien widzieć, więc są dwie takie możliwości na portalu. Okej, znaczy moje pytanie... Nie, odpowiadając na pana pytanie, no tak, to tu będą wszystkie widoczne. Wszystkie widoczne, tak, tutaj tak? Czyli tak jakby będzie to... W takim, no może być duża ilość. Może tak, być w gąszczu, nie wiem, czy przewidujecie państwo, to... że będzie można, nie wiem, na przykład te komunikaty wyfiltrować w zależności tak, od sposobu, tak, tak jakby... Znaczy jak klikniemy jeszcze, jak Krzysztof... Jak jego zainicjowania, tak? Tak, jak klikniemy właśnie tutaj w tą kolejkę, pobierzemy kolejkę komunikatów. Sesja, no nie, sesja nie wygasła. Nie. No to tak, to są akurat dzisiaj, które teraz przetwarzaliśmy na potrzeby dzisiejszych testów. Tutaj widzimy i tu widzimy na przykład, proszę się nie już sugerować jeszcze tymi tłumaczeniami, ponieważ to jest system w fazie rozwojowej, ale tutaj mamy transaction type, wszystkie unikalne numery komunikatów na bazie TSKB i właśnie potem na przykład możemy odfiltrować, po dacie, godzinie możemy odfiltrować, po nazwie, po grupie procesowej możemy odfiltrować, tak, więc tu mamy tą możliwość wyszukiwania tych wszystkich przetwarzanych w obecnym stanie komunikatów. Okej, czyli to będzie po prostu jedna lista wszystkiego, tak, łącznie z B2B, tak, czyli z takimi... No bo to jest do jednej bazy, to jest jedno miejsce, tak. Jeden wielki worek. Dobrze, to jeszcze moje pytanie odnośnie tak jakby archiwizacji tych komunikatów, tego wyświetlania, czy one w jakiś sposób są archiwizowane, czy otworzenie tego powoduje, że ten komunikat będzie już niedostępny, czy to jest tak, że można ten komunikat wyświetlić
w dowolnym momencie, nie wiem, za pół roku wstecz, za rok wstecz, czy jest jakaś retencja danych? Jest retencja zgodnie z określeniami, które są opisane w RODO. Jeżeli chodzi o komunikat, który został odklikany z kolejki, ten komunikat będzie można podejrzeć. Jak będziemy wyszukiwanie punktów poboru, tam będą wszystkie, dla danego PPE, tam będą wszystkie, my mówimy na tak, tak z perspektywy widoku PPE, cała historia PTD, będzie. I tam będzie cała historia wszystkich komunikatów, gdzie będziecie mieć Państwo możliwość podejrzenia zakresu i tego, co się działo na punkcie poboru. Okej, okay, czyli cała historia tak, tak jakby komunikatu. Tak, historia zmian, mało tego mamy jeszcze funkcjonalność, właśnie tak zwaną tą bitemporalności, gdzie widzimy na osi czasu, jak się zmieniały dane na danym punkcie pomiarowym, ale to jest z perspektywy danego widoku punktu pomiarowego, już takie, jakie działania były, jakie procesy były tak realizowane w perspektywie czasowej. Okej, okay, dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. Ja mam pytanie do tego komunikatu, że proces zakończony sukcesem. Czy to oznacza, że ten nasz komunikat dotarł do OIRE? Czy już mamy tą zwrotkę, że mamy pełen sukces i 3-1? A jeżeli nie, to czy po prostu pojawi się, jeżeli będziemy mieli odrzucenie, że proces zakończony niepowodzeniem? Znaczy tutaj już widzimy, no, bo to jest tak, to jest słusznie zwróciliśmy uwagę, że to jest jedna perspektywa 3-1, który jest jakby w czasie i on jest otrzymywany z powiadomienia dopiero na datę realizacji, czyli nie dzisiaj, tylko dopiero on wyjdzie w perspektywie czasowej. Tak? Tu mamy, kiedy wszystkie walidacje biznesowe zostały przetworzone poprawnie, kiedy komunikat wejściowy, przykładowo 1.1 został przetworzony poprawnie, w systemie jest zgodność danych, przyjęliśmy zgłoszenie i widzimy, że nie ma przeszkód ku temu, żeby coś poszło nie tak, czyli te 3.1 już nam na pewno wyjdzie w dacie, na dzień, kiedy zrówna się z datą systemową, czyli jak robiliśmy zmianę sprzedawcy na 2 października, to w dniu jutrzejszym pójdzie ten 3.1.1 powiadomienie o zmianie nadanej charakterystyki do wszystkich podmiotów zainteresowanych. A jeżeli nam się coś nie będzie zgadzało, to po prostu pojawi się jakiś komunikat analogiczny? Jeżeli coś możemy zaraz, może komunikat, jeżeli na przykład wypełnimy nieprawidłowy kod PPP, na przykład który, to w zależności od tych kodów błędów biznesowych, TSKB, to się od razu nam pokaże. W przypadku naciśnięcia przycisku prześlij, jak tam naciskaliśmy, to od razu nam się pokaże błąd walidacji, od razu będzie kod błędu biznesowy i okienko pop-up. Nawet spróbujmy coś teraz wywołać. Dobra, tutaj Krzysztof zaraz tutaj może nam pokazać jakiś taki. O, tutaj na przykład. Tutaj właśnie Krzysztof symuluje błąd. No i widzimy tutaj no, okno właśnie z przykładowym, że brak jest danych użytkowników, że nieprawidłowy kod PP z wartością nie istnieje w systemie CSIRE. Tu mamy przykładową obsługę błędu, tak, dla tych przypadków. I widzimy, że proces nie został przetworzony w tym przypadku. Pełna lista błędów. Widzimy, jak tam rozszerzymy, bo czasem jest tych błędów wiele i żeby nie ten, to klikam trzy kropeczki i się rozszerza się cała lista wtedy. Jeżeli Państwo nie mają żadnych pytań, to Angelika, jak według planu mamy? Chyba, że jeszcze jakieś są pytania. Pędzimy. W związku z tym ja proponuję zrobić 2.1. Teraz. No to teraz, drodzy Państwo, zrobimy, warto zaznaczyć, bo zapomniałam Wam wspomnieć na początku, że dzisiaj też pracujemy na agendzie, która jest też spójna ze scenariuszami testów certyfikacji i teraz wykonamy jeden z nich. To będzie połączenie procesu z 2.7 z procesem 2.2. Tak, będzie to, tak płynnie przechodzimy do grupy drugiej, czyli tutaj zaczęliśmy od grupy czwartej, gdzie odpytaliśmy o stan punktu pomiarowego w celu wykonania zawarcia umów ze zmianą sprzedawcy, jak i zakończenie umowy. No a tutaj w grupie drugiej już tutaj przechodzimy do procesów dotyczących zawarcia nowej umowy na pustym punkcie pomiarowym.
jakim jest z wykorzystaniem procesów 2.7 oraz 2.2, czyli najpierw wykonamy proces wprowadzenia użytkownika KSE do punktu pomiarowego, który dokona sprzedawca, a następnie uruchomimy proces 2.2 w celu aktualizacji na danym punkcie pomiarowym o dane mocy umownej i grupy taryfowej za pomocą procesu 2.2. Dobrze, przejdźmy do systemu OIRE i z perspektywy sprzedawcy wywołamy proces 2.7, wprowadzenie użytkownika KSE do punktu pomiarowego dla umowy sieciowej. Jeszcze przelogujmy się na dany punkt pomiarowy, wyszukajmy dany punkt pomiarowy w celu weryfikacji obecnego stanu, na którym nie będzie widnieć ani żadna umowa, ani żaden użytkownik KSE. No tutaj na datę 1 października wyszukamy dany punkt pomiarowy. Spójrzmy może w dacie na 2. A, bo to widzimy, że nie wyszukał danego punktu pomiarowego, ponieważ dany sprzedawca jeszcze nie ma dostępu, nie został wprowadzony do danego punktu pomiarowego, ale celem weryfikacji możemy z perspektywy operatora systemów dystrybucyjnych przelogować się na dany punkt pomiarowy jeszcze, żeby podejrzeć obecny stan. W tym celu przelogowujemy się na operatora systemów dystrybucyjnych. Wyszukujemy dany punkt pomiarowy. Wchodzimy w szczegóły. No i widzimy, że na datę 1 października nie widnieje żadna umowa. Kliknijmy, zobaczmy jeszcze w celu upewnienia się. Widzimy, że nie ma żadnych umów. Tutaj Państwo pewnie będziecie mieli pytania do linii. Tutaj są widoki takie umowy UO, to są umowy techniczne, systemowe. W przypadku utworzenia obiektu punktu pomiarowego w systemie tworzą się tak zwane byty techniczne, umowy techniczne. To jest właśnie umowa techniczna dla utworzenia punktu pomiarowego. Ale nie ma żadnej biznesowej umowy obecnie przypisanej, jest pusty punkt pomiarowy. Spójrzmy jeszcze na sekcję użytkownik, identyfikacja użytkownika. Widzimy, że żaden użytkownik również KSE nie jest przypisany. No i tak jak wspomnieliśmy wcześniej, że za pomocą procesu 2.7 dodamy nowego użytkownika na danym punkcie pomiarowym wraz z zawarciem nowej umowy kompleksowej. W tym celu przelogujemy się na sprzedawcę, który będzie inicjował proces 2.7. W tym celu zmieniamy organizację. Po zalogowaniu się przechodzimy do belki procesy. Wybieramy z grupy drugiej usługi sieciowej migracja użytkownika. Widzimy to, warto też zwrócić uwagę, że mamy tu są dostępne procesy z perspektywy sprzedawcy do wywołania. Obecnie mamy te trzy procesy. Wywołujemy proces 2.7, wprowadzenie użytkownika KSE do punktu pomiarowego dla umowy sieciowej. I tutaj pojawi nam się dedykowany widok do uruchomienia procesu 2.7. Z perspektywy danego widoku wprowadzamy niezbędne dane, czyli wymagany kod punktu pomiarowego, identyfikator podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie. Tutaj przede wszystkim najważniejsza data uruchomienia, rozpoczęcia umowy zrobimy na 5 października, a także wymagane parametry, takie jak szacowany roczny wolumen. Tutaj wszystkie zgody domyślnie. A moglibyśmy ten proces od samego początku przejść, czyli od utworzenia charakterystyki, czyli procesem 2.1, bo w tym momencie wchodzimy troszkę w trakcie. Znaczy tutaj pokazaliśmy z 2.7, że już ten proces istnieje, punkt pomiarowy. Rozumiem, że chcielibyśmy pokazać tworzenie punktu pomiarowego 2.1. Dokładnie. To zaraz tutaj proponuję może po przejściu, bo ręcznie chcieliśmy pokazać z perspektywy robota, czyli automatycznie wyklikać proces 2.1 z tytułu tego, że jest mnóstwo atrybutów tutaj, pokazać jak działa robot, ale tutaj musimy jeszcze jedną rzecz. Tak, dokończmy to i dopiero, okej? Dziękuję.
To dla innego PP przeprocesujemy. Na razie pokażemy z perspektywy istniejącego już PP, a potem z perspektywy, że jak będziemy mieli tutaj problem z robotem, to pokażemy proces 2.1 manualnie, wyklikamy. Dobrze, to teraz wypełniamy wszystkie niezbędne dane, terminowość. Umowa bezterminowa. Okres wypowiedzenia umowy. Czy nabywca końcowy. Okres rozliczeniowy. Są to wszystkie atrybuty, które są na podstawie właśnie technicznych standardów komunikacji biznesowej określonej w komunikacie 2.7.1.1. Okres rozliczeniowy sprzedawcy. I tutaj linię jeszcze, parametry handlowe, produkt, linię produktową dodajemy, a także następnie użytkownika KSE i jego adresy. Przykładową nazwę produktu podajemy. Dodajemy linię produktową. Dodajemy dodatkowo adresy klienta oraz klienta. Najpierw dodajemy klienta, podajemy imię, nazwisko, wszystkie dane. Jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności. Typ użytkownika. No i jeszcze adresy danego klienta. Dwa typy adresów podajemy. Korespondencyjny i zamieszkania. Zapisujemy. Kolejny typ adresu dodajemy. Zamieszkania. No i po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych możemy przejść do uruchomienia procesu 2.7. Jeżeli jakieś będą brak jakichś wymaganych danych, będzie to system zwaliduje i zwróci komunikat błędu. Teraz klikamy prześlij. No i widzimy, że już tutaj pierwszy atrybut, czy posiada szczególne warunki świadczenia. Byliśmy tutaj nie wypełniać danego pola, powinno być puste zgodnie z TSKB. No i proces został z wynikiem pozytywnym przetworzony. Przeniósł nas standardowo do danego punktu pomiarowego. Sprawdźmy teraz na datę 5 października. Czy została za pomocą 2.7 został wprowadzony użytkownik KSE do danego punktu pomiarowego i czy została utworzona umowa kompleksowa. W tym celu przechodzimy na dane identyfikacyjne użytkownika. Widzimy, że w tej dacie widnieje wprowadzony użytkownik KSE do danego punktu pomiarowego. Sprawdźmy, czy widnieje również umowa o danych adresach. Tak, tutaj mamy dwa typy adresów. No i widzimy, że została utworzona umowa kompleksowa w dacie 5 października. Możemy jeszcze wyszukać dany punkt pomiarowy, czy w dacie dzień wcześniej dany sprzedawca nie będzie miał dostępu na
na podejrzenie tak naprawdę, co się działo w danym punkcie pomiarowym dzień przed uruchomieniem danej umowy, tak, danego procesu. Mogły być jakieś inne procesy rynku energii uruchamiane na danym punkcie pomiarowym, stąd też dany sprzedawca logicznie nie powinien mieć dostępu. Tak jak wyszukamy na dzień wcześniej, to widzimy, że system nie wyszukuje w kontekście danego sprzedawcy. Dobrze, jeszcze zobaczmy, bo teraz będziemy pod następstwem procesu 2.7 w ramach danego scenariusza certyfikacji, który prezentujemy. Będzie kolejnym krokiem jest wywołanie procesu 2.2 w celu uzupełnienia tej umowy, ponieważ jest to umowa w przód. Mamy datę dzisiejszą 1 października z tytułu tego, że umowa wystartuje z dniem 4 października. Brakuje jeszcze tutaj danych handlowych, takich jak grupa taryfowa i moc umowna. W celu do uzupełnienia tych danych będziemy uruchamiać proces 2.2, ale przed jeszcze spójrzmy na danym punkcie pomiarowym, w jakiej sekcji powinny być te dane uzupełnione. W tym celu przejdźmy do danego punktu pomiarowego. Przejdźmy do danych handlowych, parametrów handlowych danej umowy. No i tutaj widzimy w sekcji parametry handlowe, warunki świadczenia usług. Wartości parametrów grupa taryfowa i moc umowna są puste. No i teraz wykorzystamy w celu uzupełnienia tych atrybutów proces 2.2 do uzupełnienia tych danych. W tym celu dany sprzedawca, do którego jest przypisana dana umowa za pomocą procesu 2.7, inicjuje proces 2.2 z belki procesy. Grupa druga, usługi sieciowe, migracja użytkowników, proces 2.2. Aktualizacja charakterystyki PP. I tutaj widzimy, pojawia się dedykowany formularz dla procesu 2.2 z wyborem kategorii aktualizacji. Jak Państwo wiedzą, proces 2.2 jest o tyle złożony, ponieważ ma szereg kategorii aktualizacji w kontekście danych charakterystyki punktu pomiarowego. I wprowadzamy wymagany kod PP, którego będzie dotyczyła zmiana. Wprowadzamy odpowiednią kategorię aktualizacji, która dotyczy tylko i wyłącznie grupy taryfowej i mocy umownej. Jest to kategoria aktualizacji CK0432, zmiana parametrów handlowych, grupa taryfowa i moc umowna. Podajemy datę, od której powinny widnieć te dane, czyli jest to data równoznaczna data z datą uruchomienia umowy kompleksowej, która powstała w procesie 2.7. No i tutaj klikamy w celu inicjacji procesu, klikamy wybierz. Pojawia nam się tutaj dedykowany przycisk do wprowadzenia odpowiednich parametrów. Wywołujemy za pomocą jeszcze, tutaj ten przycisk nie spowodował inicjacji procesu, czyli uruchomienia jeszcze komunikatów, które zostały przekazane do użytkowników profesjonalnych, tak jak OSD. Żeby jeszcze podać te dane, musimy wywołać dedykowany ekran z odpowiednimi danymi do uzupełnienia, gdzie pójdzie komunikat do operatora systemu dystrybucyjnych, żeby potwierdził te dane i poprzez potwierdzenie przez operatora systemu dystrybucyjnych tych danych dopiero te dane będą widoczne na danej umowie. No to kliknijmy tutaj przycisk zmiana parametrów handlowych, grupa taryfowa i moc umowna i pojawia nam się tutaj dedykowany ekran już dla danej kategorii aktualizacji. I tutaj mamy właśnie możliwość wprowadzenia, na jaką grupą taryfową będzie realizowana dana umowa i z jaką mocą umowną. Podajemy tutaj wnioskowaną datę zmiany dla żądania. Jest to datę 5. Tutaj typ zgłoszenia aktualizacji jest ważny, ponieważ zgodnie z TSKB, jeżeli klikniemy żądanie, tutaj mamy walidację, to określamy wnioskowaną datę. Jeżeli drugi typ zgłoszenia aktualizacji, to mamy datę i czas zmiany charakterystyki w zależności od odpowiedniego typu zgłoszenia aktualizacji. No i podajemy tutaj dane biznesowe umowy, dane handlowe, grupa taryfowa, na przykładową G11, przykładową moc umowną, 220 możemy przykładowo. Tutaj zjedziemy niżej. I tutaj widzimy, jest przypisany użytkownik automatycznie do danej umowy, na jakiej widnieje dana umowa. No i teraz właśnie uruchamiamy proces, który będzie wysyłał całą komunikację do operatora systemów dystrybucyjnych z prośbą o żądanie ustawienia tych danych handlowych na umowie.
proces jest walidowany w tym momencie. Widzimy, że został przetworzony. Dane jeszcze nie widnieją na danym punkcie pomiarowym, ponieważ muszą zostać zatwierdzone przez operatora systemów dystrybucyjnych zgodnie z przebiegiem procesu 2.2. W tym celu przelogujemy się teraz na użytkownika organizacji operatora systemów dystrybucyjnych w celu odebrania danego komunikatu dotyczącego danego PP w zakresie procesu 2.2. Tutaj musimy chwilkę odczekać, aż się pobiorą komunikaty. Tu ikonka tej kopertki jest w tym momencie wyszarzona. Aż komunikaty się ładują po zalogowaniu. Widzimy, że takich komunikatów jest 4. Klikujemy się w obsługę danych komunikatów. Klikamy szukaj i tutaj wyświetli nam się lista otwartych transakcji, które wymagają działania po stronie operatora systemów dystrybucyjnych. Tutaj widzimy wszystkie działania, które na bieżący stan powinien operator obsłużyć w zakresie odpowiednich punktów pomiarowych. Tu widzimy ostatnie z listy, widzimy rodzaj transakcji dla procesu 2.2, aktualizacja punktu pomiarowego i widzimy dany krok, że jest to żądanie weryfikacji, jakbyśmy w prawo przesunęli, że jest to żądanie weryfikacji możliwości aktualizacji danych w charakterystyce. I w celu weryfikacji tych danych przez operatora wklikujemy się w dane zgłoszenie i pojawia nam się tutaj dedykowany ekran do potwierdzenia tych zmian zgłoszonych przez danego klienta. Zmiana zrealizowana. Jeszcze może byśmy wcześniej zaprezentowali kwestię komunikatu, zakresu komunikatu, gdzie byśmy mogli podejrzeć, na jakie to są zmiany, bo jeszcze tutaj tego nie pokazaliśmy przed potwierdzeniem tych zmian z perspektywy komunikatu. Krzysztof, jakbyśmy mogli pokazać. Czego konkretnie dotyczyła ta zmiana? W tym celu właśnie przechodzimy do komunikatu. Jeszcze w kolejce. W kolejce jeszcze nam tutaj się nie odłożył dany komunikat. No nic, ale to na razie przeprocesujmy jeszcze ten, przeprocesujmy to zgłoszenie. Czyli idźmy ponownie do widoku dla procesu 2.2. No i potwierdźmy dane zgłoszenie. Czyli dla danego kodu PP. Tutaj zmiana zrealizowana. Na datę realizacji danej umowy. Tu nie mieliśmy powodu odrzucenia, więc przekazujemy dane zgłoszenie. No, widzimy, że weryfikacja została zakończona pomyślnie. Czy ten komunikat już możemy zweryfikować? Jeszcze musimy chwilkę poczekać, aż zejdzie ten komunikat. Powinniśmy jeszcze pokazać strukturę danych, żeby mógł operator podejrzeć, czego dotyczyła konkretnie ta zmiana mocy umownej i grupy taryfowej. Ale widzimy, że tutaj przy założeniu, przy ścieżce pozytywnej, że się wszystko zgadza biznesowo, no to na danym punkcie pomiarowym widzimy, że po przetworzeniu tego i potwierdzeniu przez operatora tego żądania tej zmiany, jakby szukamy, przejdziemy do danego punktu pomiarowego, że w dacie 5 października będą widniały te dane na danym punkcie pomiarowym. Przechodzimy do wyszukiwania danego punktu. Przejdźmy do szczegółów. Jeszcze ładowanie. No i wyświetlił się widok danego punktu pomiarowego na datę 5 października. Przejdźmy z umowy, podejrzyjmy. Widzimy, że widnieje umowa kompleksowa w dacie 5.
podejrzymy również dane, no i widzimy, że wnioskowane dane zostały potwierdzone przez operatora i już widnieją na danym punkcie pomiarowym. To jeszcze możemy przelogować się z perspektywy sprzedawcy i wyświetlić stan przed i po. Przelogujmy się na organizację sprzedawcy. Wyszukajmy dany punkt pomiarowy jeszcze w dacie 5. Jeszcze tutaj potwierdźmy z perspektywy sprzedawcy, że dane zostały pomyślnie przetworzone. Przejdźmy do parametrów handlowych, no i widzimy, że została dodana grupa taryfowa i moc umowna. Przecież te kolejki możemy sprawdzić jeszcze. No to dobrze, to by było w zakresie danego scenariusza certyfikacji, który dotyczył wprowadzenia użytkownika KSE do punktu pomiarowego dla umowy kompleksowej. No i z grupy drugiej jeszcze nam został proces 2.5, jakbyśmy wrócili do prezentacji. No i tutaj za pomocą procesu 2.5 będziemy chcieli Państwu pokazać realizację umowy dystrybucyjnej, ale tutaj bez perspektywy, tutaj to nie jest ta perspektywa, kiedy z procesu 1.1 jest wywołany 2.5, tylko zrobimy samo zawarcie umowy sieciowej z operatorem dla utworzenia umowy dystrybucyjnej. Dobrze, i tutaj przejdźmy teraz do systemu. Zalogujmy się na pewną rolę, która będzie dla operatora systemów dystrybucyjnych, który będzie inicjował proces. Będziemy tworzyć umowę dystrybucyjną. W tym celu klikamy procesy, grupa druga. Proces 2.5, zawarcie umowy sieciowej z operatorem. No i tu wypełniamy niezbędne dane na danym. Określamy punkt pomiarowy, na którym będzie realizowana dana umowa dystrybucyjna. Podajemy datę wejścia w życie na drugiego. I określamy wszystkie niezbędne wymagane dane, jak charakter odbioru, harmonogram odczytu, możliwość trzymania windykacyjnego, wszystkie te wymagane te parametry, które system określa, kszasowany roczny wolumen, określenie jednorazowych przerw planowanych, nieplanowanych, sumy przerw, przykładowe tutaj podajemy. Zjedźmy niżej, terminowość umowy, bezterminowa, okres wypowiedzenia, okres rozliczeniowy. No i jeszcze pozostało nam do wprowadzenia dane użytkownika KSE oraz adresy. Więc tutaj wprowadzamy użytkownika. Osoba nieprowadząca fizyczna działalności gospodarczej, numer PESEL. I dodatkowo adresy klienta korespondencyjne i zamieszkania. Dodaliśmy linię jednego adresu, dajemy drugą, zamieszkania jeszcze.
Nazwa adresata jeszcze. No, tutaj nie potrzebujemy jednak. No i po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych. A nie, czy wszystkie niezbędne, czy jakieś pozostałe. Zaraz sprawdzimy, czy walidacja zwróci nam jakiś błąd. No i widzimy, że wszystkie walidacje przeszły poprawnie, proces został przetworzony poprawnie. Przelogujmy się na dany punkt pomiarowy i zobaczmy, że we wskazanej dacie 2 października czy została utworzona umowa dystrybucyjna i czy proces został poprawnie przetworzony. Przechodzimy do szczegółów danego punktu pomiarowego. Na dacie 2 października. Podejrzyjmy sekcję umowy. Widzimy, że w niej umowa dystrybucyjna na datę 2. Zobaczmy jeszcze użytkownika. Czy został również wprowadzony? Kliknijmy użytkownik. No i widzimy, że widnieje również dany użytkownik wskazany w sekcji. No dobrze, tutaj to by było na tyle w zakresie grupy drugiej. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to zapraszam. Nie widzimy pytań na sali. Zapraszam na 15-minutową przerwę. Dziękuję. Dziękujemy, zapraszamy po przerwie. Teraz zaprezentujemy funkcjonalność związaną z procesem 2.1 i oddaję głos Pawłowi Jabłonce. Witam Państwa po przerwie. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, zaprezentujemy Państwu teraz proces 2.1, z tym, że tutaj trochę w inny sposób, ze względu na dużą ilość danych, za pomocą narzędzia Robot Framework uruchomimy automatem proces 2.1, tworzenie charakterystyki PP. Tutaj Krzysztof puszcza w tle mechanizm dla tworzenia punktu pomiarowego za pomocą procesu 2.1. Tutaj mamy drobny problem z dostępami do sieci w zakresie dostępu do IP, więc może tutaj na razie przejdźmy do kolejnej grupy procesowej 6 i tutaj oddam głos Anecie. Dobrze. Szanowni Państwo, tu pomęczyliśmy trochę sprzedawcę w poprzednich procesach. Teraz przejdźmy na procesy, które dotyczą bardziej operatora. W tym bloku prezentacji pokażemy 2 procesy. Procesy z grupy 6. Proces 6.1, przekazanie dobowego profilu użycia oraz proces 6.10. I od razu, żeby tutaj nie zamęczać Państwa wprowadzeniem milionów danych do procesu 6.1, okres integracji danych, który będziemy wprowadzać, to dane 15-minutowe. I ten, z tego wynika nam, że sekwencji będzie 96, tak? Proste dzielenie matematyczne. A typ danych profilowych, które będziemy wprowadzać, to brak zdarzeń wskazujących na niepoprawność danych pomiarowych. To wszystko będziemy zaraz widzieć na ekranie. Ale zanim przejdziemy do procesu 6.1, Krzysztof, jakbyś mógł odpalić ekran aplikacji i pokazać Państwu. Chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Proszę Państwa, w procesie 6.1, jak wszyscy zainteresowani wiedzą, mamy komunikat 6.1.1.4, który powinien otrzymać użytkownik profesjonalny występujący operator, SE i tak dalej, POP. Ale proszę Państwa, mamy taką funkcjonalność w systemie, która się nazywa usługą przekierowań. Tak?
I dla trzech procesów w tym momencie, z grupy szóstej, procesu 6.1, 6.2 i 6.3, możemy sobie tą usługę przekierowania włączyć, tak? Czyli przekierowania komunikatów dla konkretnej grupy procesowej. Wszystkich komunikatów dla PP, do których mamy dostęp, tak? Z trzech grup procesowych, 6.1, 6.2, 6.3. Pokażemy, jak to zrobić dla grupy 6.1. Krzysztof, jakbyś mógł zaprezentować. Krzysiu, nie mówię o tym, proszę cię o pokazanie w tym momencie konfiguracji przekierowania dla. I teraz jeszcze jedna rzecz. To przekierowanie ustawia administrator ABIR, tak? Dla konkretnego użytkownika profesjonalnego. Proszę zobaczyć. Mamy tutaj opcję wyszukiwania reguł przekierowań. W tym momencie pokazujemy ją dla procesu 6.1. W dalszej, już może w grudniu będziemy pokazać również dla procesów 6.2 i 6.3, kiedy skończymy konfigurację tych dwóch procesów. Jak Państwo widzą, możemy sobie dla danej roli biznesowej ustawić przekierowanie komunikatów z tej grupy procesowej dla PP, wszystkich PP, dla których mamy dostęp. I my sobie zostawimy tą funkcjonalność, tak? I sprawdzimy sobie, czy ten komunikat przez nas numerowany jako 16115 potem do nas dojdzie. Dobrze, teraz przejdźmy już do samego procesu 6.1. Krzysztof, proszę o wybranie. Dobrze, proszę Państwa, tak jak wspomniałam, 15-minutówka, 96 pomiarów, które musimy przekazać. Wypełnimy najpierw dane podstawowe mówiące nam o tym, dla jakiego obiektu przekazujemy dane, czyli dla PP. Pamiętajmy, że możemy jeszcze wybrać obiekt, ale my przekazujemy tutaj akurat dla konkretnego PP, tak? Wypełniamy datę, za którą chcemy przekazać wskazanie pomiarowe. Tak? Jeden typ. Tak. Dokładnie. I żeby sobie troszkę ułatwić, dobrze. Mamy już wprowadzone informacje o tym, że za jaki okres przekazujemy, tak, dla jakiego punktu. Wypełnijmy dalsze dane, tak? Wersja danych, my w tym momencie przekazać będziemy pierwszą wersję, tak? Jeszcze nie przekazywaliśmy dla tego punktu. Pierwsza wersja danych. Wybieramy typ produktu, dla jakiego będziemy przekazywać. No na przykład. Dokładnie. Wybraliśmy typ produktu, tak? I proszę Państwa, no wiadomo, że to jest 96 wpisów, które musielibyśmy wypełnić. Dlatego troszeczkę, żeby ułatwić sobie życie, przygotowaliśmy taką funkcjonalność, gdzie możemy je po prostu wkleić z pliku. Z tym, że ja bardzo proszę, żeby Państwo uważali na to. To nie jest funkcjonalność ładowania z pliku, o którym wcześniej mówiła Angelika, tak? To nie jest ta funkcjonalność. Ta funkcjonalność, którą omawialiśmy wcześniej, tak, to było pytanie z sali, tak, czy będzie można zaciągnąć ten. To jest zaciąganie pliku. Tutaj my po prostu ułatwiamy życie sobie, żeby nie wpisywać każdego pomiaru. Wklejamy pomiary w wywołaniu procesu 6.1. To jest zupełnie inna funkcjonalność. Tak? Czym innym jest ładowanie z pliku, gdzie po prostu zaczytujemy plik. On ma troszeczkę więcej możliwości, bo tam tych pomiarów może być no, bardziej skomplikowane, nie dla jednego typu produktów itd., itd., itd. Tutaj proszę zobaczyć, w tym momencie Krzysztof wkleił sobie pomiary, no one są takie dość monotonne, jak Państwo widzą, tam jedynka i typ, jedynka i typ, jedynka i typ, żeby potem łatwiej było nam pokazać zmiany, tak? Dlatego są te jedynki, no nie zróżnicowaliśmy tego za bardzo. Dobrze. W tym momencie, tak, bo tak troszeczkę,
Ale tutaj będziemy wklejać wartości typowo? Kilowatogodziny, bo to były jakieś CK, coś po prostu. Tak, wartości i proszę zobaczyć, że ten CK, tak, mamy ten temp danych profilowych. Stan danych pomiarowych, tak? Tu akurat, tak jak wcześniej mówiłam, że to jest brak zdarzeń wskazujących na niepoprawność danych pomiarowych. Zaraz jak to wkleimy, to się wszystko ładniej pokaże z drugiej strony i wtedy już takie podzielone troszeczkę i będzie łatwiej o tym mówić, dobrze? I proszę zobaczyć, jak sobie załadujemy tę naszą wklejkę, system już tutaj przetworzył ten kod CK, przetworzył nasze wartości, tak? Podzielił nam grzecznie czas na te 15 minutówki, żebyśmy sami sobie tego nie musieli robić, tak? Jeżeli stwierdzimy, że któryś z tych wierszy w tym pomiarze jest błędny, no że nam się wkleiło, możemy go również w tym momencie przez użycie tej opcji zielonej skorygować bezpośrednio jeszcze przed wysłaniem pomiaru. To zależy, ile interwałów tam pan, jaki sobie typ tej pomiarówki wybierze, tak? No bo tam jest godzinówka i tak dalej. No to wszystko w zależności od tego. No on dzieli dobę na tyle, na ile. Jak by wyglądał podział automatyczne wyliczenie tych 15 minutówek, gdyby na przykład w trybie 15-minutowym nie było niektórych danych? No będzie Czyli krzyczał. Gdybyśmy zaaplodowali 90. Będzie krzyczał. Czyli będzie błąd. Będzie krzyczał, tak. Czyli obowiązkowe jest podanie wszystkich 96. Okay. Dobrze. Krzysztof. Ale mam pytanie, ale będzie wiedział, żeby nie krzyczeć, jak będziemy mieli krótszą dobę ze zmianą czasu? No jeżeli wprowadzimy odpowiedni interwał, tak, Dobra. No to wtedy będzie wiedział. No jeżeli nie, no to nie będzie wiedział. To trzeba mu dużo rzeczy powiedzieć na początku, żeby zrozumiał, tak. Potem to już jest prostsze. Dobrze, jak Państwo widzicie, Krzysztof tutaj zmienił jedną z... Krzysztof, jakbyś mógł wyżej trochę pokazać tą naszą zmienioną wartość odczytu, tak? Wolumen na trójkę. Nie widać tego w tym momencie. Dobra, tak, żeby zapamiętać. No i jak Państwo widzą, w tym momencie mamy już dane gotowe do przekazania do... Dobra, proszę Cię bardzo, Krzysztofie. Przesyłamy dane. Standardowy komunikat zielony w rogu, że przesłanie danych zakończyło się sukcesem. Powinniśmy otrzymać naszą R9, tak? I proszę Państwa, jak teraz potwierdzić, że myśmy sobie te dane przesłali? Oprócz tej R9, którą zawsze możemy zobaczyć, tak jak inny komunikat. Myśmy tutaj też ułatwili troszeczkę życie do przesyłania następnych wersji. Tak, no bo to przesłaliśmy wersję pierwszą. Nie było jeszcze nic. I teraz jakie mamy dalsze możliwości? Tak? Możemy przesłać wersję drugą, identycznie wykorzystując tą samą funkcjonalność. Z pliku gdzieś ją sobie wkleić. Albo jeżeli zauważymy, że na przykład mamy w dwóch wskazaniach błąd, tak? Tylko w dwóch, i nie chcemy wklejać z powrotem tego wszystkiego, możemy sobie podejrzeć tą wersję i zrobić na niej korektę. Tak? To sobie teraz w tym momencie zrobimy. Krzysztofie, jakbyś mógł pobrać. No myśli. Dobrze. Zmieniamy numer wersji i teraz od razu mówię, wersję numerujemy co jeden, no wersję 1,5 nie przyjmujemy. Tak. Prośba o branie podstawowych parametrów, tak jak poprzednio. I proszę zobaczyć, mamy tą trójkę, którą tam żeśmy poprawiali, dlatego ja prosiłam, żeby Krzysztof zrobił tutaj zmianę, żebyśmy mieli pewność, że to są te dane, które przesłaliśmy, tak? Że tam nic innego nie się działo. Wprowadźmy w tej wersji dodatkowe modyfikacje w innych parametrach. No myślę, że wystarczy.
i wyślijmy wersję drugą. Tak jak wcześniej powiedziałam, równie dobrze moglibyśmy tą wersję drugą wysłać identycznie, jak wysłaliśmy pierwszą, po prostu wziąć ją z jakiegoś pliku, który miałem wcześniej przygotowany. Rezultat będzie taki sam. Dobrze. Krzysztofie, jeżeli byśmy mogli jeszcze podejrzeć... Jeszcze jedno pytanie tutaj a propos tego zaimportowanego pliku. Widziałem, że wyświetlał się tam czas wskazania tak jakby. Tak. Na każdą 15-minutówkę, natomiast w dokumentacji wiemy, że nie posługujemy się już czasem wskazania, tylko jest numer sekwencji od 1 do 96. Pytanie, czy to zostanie zmienione, czy to będzie tak występowało w docelowej wersji? Bo posługujemy się numerem sekwencji, a tutaj jest jakby jeszcze stara dokumentacja, która wskazuje interwały, czas dokładnie. Jeszcze tego nie zmieniliśmy. Szczerze mówiąc, dla naszej też troszeczkę deweloperskiej wygody, żeby sprawdzać poprawność. Zmienimy to już przy tej wersji produkcyjnej, tak, żeby było zgodnie z dokumentacją. Na razie trzymamy tą dokumentację. No tak jak powiedziałam, że dla naszej wygody, żeby sprawdzać, czy to są poprawne interwały. No numer sekwencji nam powie numer sekwencji, ale czy to się dobrze wyliczyło, no to trzeba będzie podglądać, a tak jest po prostu w tym momencie dla nas łatwiej. Okej. Czy o subskrypcji będę mógł zadać pytanie później, czy... No proszę bardzo, proszę o subskrypcję. Jakby można było jeszcze wrócić do tego kroku odnośnie subskrypcji dla komunikatu 6.1. Czy kierowania, tak? Tak, jak... Ja bym chciał zapytać tutaj, czy jest możliwość tak jakby subskrybowania konkretnych numerów PP? Nie. Czy to jest, czyli teraz co mam na myśli? Jako OSD będą nas interesowały dane pomiarowe z sąsiedniego OSD, czyli to są punkty wymiany PPW. Jest to niewielki zbiór danych względem tego, co jako OSD musimy zasilić, tak? Czyli z jednej strony zasilamy, nie wiem, około miliona, półtora miliona punktów w zależności od wielkości OSD 6.1 i też jesteśmy odbiorcami tak jakby komunikatów, powiadomień o korekcie, tak jakby możemy być potencjalnymi odbiorcami i te dane nas nie interesują tak jakby, bo sami je zasilamy. Natomiast z kolei z drugiej strony dostajemy od innego obcego OSD dane, też 6.1 wystawioną, tak jakby przez innego OSD i te punkty akurat nas interesują, żeby je w modelu subskrypcji przekazać. W jaki sposób należałoby skonfigurować taką usługę subskrypcji, żeby nie otrzymywać miliona powiadomień o danych, które same zasililiśmy przed chwilą, a dostawać tylko subskrypcję tych punktów, które nas interesują. Tak, rozumiem, o czym Pan mówi, bo robiliśmy analizę pod względem punktu PP oraz produktu, tak, energetycznego, na którym można by było subsekcja. W tym momencie na moment uruchomienia możliwość jest tylko wszystko albo nic. Tak? W dalszym rozwoju, już po uruchomieniu systemu, będziemy wprowadzać to po kolei. Tak? Przede wszystkim produkt i PP. Jednak na moment uruchomienia systemu dla procesów 616263 będzie to wersja wszystko albo nic. Tak? Albo dostajemy wszystko, albo wypisujemy się z tej subskrypcji. Okej, dobrze. To dziękuję w takim razie. Dziękuję. Ja mam jeszcze pytanie o wprowadzenie jakby informacji dla wielu produktów jednocześnie, tak? Bo tu wprowadziliśmy jeden produkt, więc pytanie, jak wprowadzić kilka produktów jednocześnie. I drugie pytanie, czy jeżeli wprowadzamy na przykład najpierw energię bierną, a potem wprowadzimy energię czynną, to czy to wygeneruje nową wersję, czy to będzie w ramach tej samej wersji inny produkt? W jednym komunikacie 6.1.1, tak jak jest to również w TSKB, możemy podać wiele produktów. Tak? Z tym, że z GUI, no to będzie nas niestety kosztowało dodawanie nowych komunikatów, tak? Jeżeli mamy ten... To trzeba wersję po prostu pilnować, ustawić na moment, tak? Bo to jest wersja dla danego produktu. Niestety z GUI jest troszeczkę trudniej,
No bo z GUI trzeba to robić, wklejając nowy produkt, wybierając nowy produkt, wybierając nowy produkt. Łatwiej jest przez B2B, no bo tam wszystko pakujemy do jednego komunikatu i wtedy to sobie idzie jednym rzutem. No tu jest troszeczkę to utrudnione. Krzysztof, jeszcze byśmy tą R9 podejrzeli, dobrze? W celu potwierdzenia, że dostaliśmy poprawne załadowanie do naszej bazy danych, do naszego NEMA. Standardowo, jak w poprzednich procesach, przechodzimy na listę komunikatów. Tak. I mamy komunikat 6.1.1.5. Tak jak powiedziałam, normalnie dostalibyśmy 6.1.1.4, ale że mamy włączone to przekierowanie, no to dostaliśmy 6.1.1.5. Dobrze, czy do procesu 6.1 są jeszcze jakieś pytania? Tak jak mówię, i powtarzam jeszcze raz, proszę nie mylić tej funkcjonalności z ładowaniem po prostu pliku, który jest wcześniej przygotowany dla każdego procesu XML-owego. Jak widać, komunikat długi, acz nudny, 96 prawie takich samych wpisów z różnymi wartościami. Dobrze, to w takim razie przejdźmy do procesu 6.10. Czyli przekażemy sobie tutaj rozliczenie dodatkowe i od razu jeszcze wspomnę, tak jak Angelika jeszcze wcześniej wspominała, na to, co pokazujemy, zawiera się również w scenariuszach certyfikacyjnych. Szczegółowo scenariusz 19 i 37 dla procesu 6.1 i 6.10. Dobrze. Proces 6.10. Tak, mamy oczywiście stan początkowy. Musimy mieć ten punkt pomiarowy, jak wcześniej w procesie 6.1. Tak. I teraz tak. Żeby tu również ograniczyć ilość danych, którą musimy wpisywać w GUI, wybraliśmy sobie bonifikatę. I zaraz prześlemy, wybierając proces 6.10, informacje o bonifikacie. Krzysztofie, proszę przejść na GUI dedykowane do procesu 6.10. Tak. Trochę tych szóstek jest. Dobrze. I szanowni Państwo, będziemy wysyłać sobie informacje o bonifikacie. Wybraliśmy sobie tą bonifikatę za niedotrzymanie dopuszczalnych poziomów odchyleń napięcia. Tak. I będziemy wprowadzać teraz dane do bonifikaty. Czyli tak, na początku przedmiot danych, tak jak wcześniej, wybieramy czy to PP, czy obiekt pomiarowy. My tutaj wierni jesteśmy naszemu PP. Dobrze. Oczywiście ustalamy datę i czas do wykonania rozliczenia zgodnie z bramkami czasowymi. Identyfikator rozliczenia. Tutaj identyfikator rozliczenia jest parametrem podawanym przez OSD według jego klucza. Tak. Typ rozliczenia, tak jak wcześniej powiedziałam, wybraliśmy sobie bonifikatę. Dobrze. Idźmy dalej. Czy korekta komunikatu? Nie, nie korygujemy. Przesyłamy bonifikatę. Dobrze, przechodzimy do następnego parametru. Jak czegoś nie wypełnimy, to proszę się nie martwić, Krzysztof na nas krzyknie, wrócimy grzecznie do domu. Te bonifikaty, tak jak wcześniej powiedziałam. Dobrze. Data. Parametry czasowe. Tak, data początku okresu i data zakończenia okresu. To wszystko zgodnie z TSKB. My tutaj nie odkrywamy żadnych nowych rzeczy. Wszystkie parametry dotyczące bonifikaty.
takie jak oczywiście liczba dni niedotrzymania standardów, średnia cena sprzedaży, ilość energii elektrycznej dostarczonej, odchylenie napięcia, stawka bonifikaty, jednostka bonifikaty i tak dalej. Krzysztof to teraz wypełni zgodnie z wymogami przedstawionymi w TSKB dla procesu 60. No i zobaczmy. Wypełniliśmy wszystko, system nie krzyknął. Potwierdził wykonanie. I teraz prośba Krzysztofie o zaprezentowanie komunikatu R9 potwierdzającego prawidłowe przesłanie informacji. Dobrze. Mamy komunikat 6.10.1.2, tak, my to nazywamy R9 potwierdzającą. Proszę o wejście w szczegóły komunikatu. I standardowo możemy sobie podejrzeć, co myśmy w tym komunikacie wysłali, naszą bonifikatę. No w tym momencie jeszcze, jak wcześniej mówił Paweł, ta struktura jest odwzorowaniem tak naprawdę naszego XXDK i ona jest taka troszeczkę nieczytelna, ale postaram się ją uczynić bardziej przystępną dla użytkownika. Jakbyś jeszcze na komunikat nieprzetworzony wszedł, no Państwo już to widzieli kilkakrotnie, no ale żeby potwierdzić, że jest to komunikat R9 dla naszego procesu 6.10. Dobrze, czy do tego procesu są jakieś pytania? Jak widać, nie było tutaj też potrzeby wstawiania dodatkowych informacji o VAT-ie i tak dalej, i tak dalej, no bo po prostu wybraliśmy taki typ komunikatu. Liczyliśmy na więcej pytań i dlatego staraliśmy się ograniczyć czas. Dobrze, jeżeli nie ma pytań co do tej szóstki, to w takim razie przejdziemy sobie do następnego ciekawego procesu, którym jest 9, tak? Przerwa. Tak do 12.20, bo mamy 12.30 przerwę lunchową. Dobrze, to jeszcze zaprezentujemy przed przerwą lunchową proces z grupy 9, proces 9.1, który dotyczy obsługi wymiany informacji między podmiotami rynkowymi. Tutaj zaprezentujemy przykładową wymianę informacji w zakresie pytania do obsługi procesu między operatorem systemu dystrybucyjnego a sprzedawcą. Więc wyświetlimy teraz system i zaprezentujemy proces 9.1, obsługę wymiany informacji. Zalogujmy się jako sprzedawca. To sprzedawca będzie inicjował proces 9.1. Przepraszam, OSD. OSD będzie inicjował proces i będzie odpytywał o przebieg procesu sprzedawcę. Jesteśmy w tym momencie zalogowani na użytkowniku operatora systemów dystrybucyjnych. W celu wywołania procesu wybieramy z zakładki procesy proces grupy 9. Jest to jedyny proces z grupy 9. 9.1 obsługa wymiany informacji. Klikamy. Wyświetla nam się dedykowany formularz do obsługi procesu 9.1 i wypełniamy tutaj wszystkie niezbędne dane, takie jak kategoria komunikatu, no zacznijmy od kodu PP, którego dotyczy. Klikamy kategoria komunikatu. Jest to dedykowana kategoria komunikatu CC6104. Wyjaśnienia procesowe na potrzeby wymiany informacji między sprzedawcą a operatorem systemów dystrybucyjnych. Określamy również typ wnioskowanego adresata, czyli do kogo będzie przekazywany komunikat do sprzedawcy. No i wypełniamy kolejne niezbędne dane, takie jak identyfikator sprzedawcy, do którego będzie przekazywany komunikat z wyjaśnieniami, z prośbą o wyjaśnienia. Idziemy dalej, wypełnimy następne dane, takie jak dane użytkownika.
KS-y. Osoba fizyczna prowadząca działalności gospodarczej, numer PESEL. Tu jeszcze jak zjedziemy niżej, mamy jeszcze dodatkowe dane. Tu akurat zgłoszenie dotyczy tylko na daty wstecznej, więc tutaj te dane nie są potrzebne, ale musimy określić datę, na którą wnioskowany komunikat zostanie przekazany, z jaką datą będziemy procesować dane zgłoszenie. I tutaj przykładowy opis z prośbą o wyjaśnienie przykładowego procesu. Wymiana informacji w zakresie jakiegoś procesu przykładowego X. No i tutaj po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych wywołujemy proces 9.1, gdzie pójdzie zgłoszenie do sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie. Proces został przetworzony. Teraz w celu weryfikacji zgłoszenia przelogujemy się do sprzedawcy. W celu odebrania danego komunikatu dotyczącego procesu 9.1 przełączamy użytkownika organizacji. Przechodzimy na danego sprzedawcę. Czekamy tutaj, aż się załadują wszystkie żądania obsługi informacji. Klikamy ikonkę kopertki. Wyszukujemy wszystkie obecne działania do realizacji. No i widzimy, że tutaj ostatnie działanie na samym końcu się odłożyło, najbardziej aktualne, dotyczące procesu grupy 9, proces 9.1. Wchodzimy w szczegóły danego komunikatu. No i tu możemy podejrzeć przykładowy, czy opis, którego dotyczył działanie, które trzeba podjąć z perspektywy danego sprzedawcy. W celu obsługi danego zgłoszenia tutaj obok kopertki mamy drugą taką ikonkę z obecnymi żądaniami, z otwartymi transakcjami do obsługi w perspektywie danego użytkownika profesjonalnego. No i tutaj widzimy listę otwartych wyników transakcji do obsługi. Tutaj widzimy, jakiego procesu biznesowego dotyczy, jakiego kodu CC6104 wyjaśnienie na potrzeby wymiany informacji między sprzedawcą a SD, jaki proces. W celu obsługi danego zgłoszenia wchodzimy do środka, wklikując się w dany rekord. No i tutaj pojawia się dedykowany formularz do obsługi danego żądania odpowiedzi od OSD. Wypełniamy kod PP, którego dotyczy. Odpowiadamy na komunikat, czy odpowiedź jest pozytywna, czy wynik pozytywny. Określamy uzasadnienie odpowiedzi, krótką informację. I klikamy prześlij. Komunikat zostaje przekazany do operatora systemów dystrybucyjnych. Możemy się teraz przelogować na użytkownika operatora systemów dystrybucyjnych. Podejrzymy jeszcze ten komunikat. Tak samo musimy zaczekać na załadowanie danych. Został załadowany. Wyświetlmy teraz odebrany komunikat. Tutaj na samym końcu widzimy, że komunikat został pozytywnie przetworzony i dotarł do użytkownika profesjonalnego operatora systemów dystrybucyjnych. Tutaj w szczegółach komunikatu widzimy informację przekazaną. No dobrze. I to by było na tyle w zakresie procesu 9.1. Nie wiem, czy są jakieś pytania do procesu 9.1 przed procesem 8, prezentacją procesu 8.1? Czy ty, jak będziemy odpowiadać, to będzie na przykład powiązanie z tym komunikatem, czy z tym opisem podczas odpowiadania? Żeby nie trzeba było szukać tego komunikatu 9.1, który przyszedł, tylko podczas od razu procesu odpowiedzi widzieć, jakiego PP dotyczy, bo tam było, jeszcze raz, podczas odpowiedzi trzeba było wpisać PP, trzeba było zobaczyć gdzie indziej opis i tak dalej. Czy to będzie powiązane jedno z drugim? To znaczy, tak, tutaj będziemy mieli możliwość wyszukiwania, na przykład z perspektywy punktu pomiarowego. Nie, chodzi mi o to, że klikamy to zadanie, żeby odpowiedzieć, tak? To nie wiemy, czego dotyczy.
Znaczy, mieliśmy tak, bo to musimy jeszcze, tak mówię, system jest jeszcze w mocnej fazie konfiguracji, tak, więc ten widok jeszcze bardziej uspójnimy, żeby był bardziej... Czyli będzie widoczny do tak, bardziej przyjazny z perspektywy użytkownika. Pamiętajcie też o tym, że tutaj pole odpowiedzi, które mamy, które tu zostało zaprezentowane przez naszego wykonawcę, uzasadnienie tej odpowiedzi, którą wy dajecie drugiej stronie, to jest aż 2000 znaków. Więc ta odpowiedź naprawdę może być szeroka i kompleksowa, bez możliwości załączników, tak? Widzę, że Marcin się zbliża. Ten proces był użyty w konkretnym kontekście, tam wstrzymania na życzenie SE, tak przynajmniej tytuł. Kategoria wymiany. Tak, no i gdzie to powiązanie jest, bo ja tego nie zarejestrowałem. W sensie, że tam było po prostu dzielenie, znaczy była kategoria, pytanie SE, OSD, ale brakuje, jeżeli to było użyte w konkretnym kontekście, tutaj właśnie kolega pewnie też w tym duchu jakby chciał zapytać, że jeżeli jest użyty w tym kontekście, no to dobrze by było gdzieś to powiązać i tego przynajmniej ja nie zarejestrowałem tak samo. Tutaj to jest kwestia tej bardziej odpowiedzi, tak? Gdzie mamy tu podgląd komunikatów kolejki tak naprawdę w szczegółach. Tu jest jedynie powiązanie punktu pomiarowego w kontekście danej kategorii wymiany informacji. Okej, tylko że ta kategoria wymiany informacji jest ogólna i pewnie cała informacja czy wymiana informacji pomiędzy sprzedawcą a OSD będzie używała tej kategorii. Ale jeżeli używamy w kontekście wstrzymania czy jakiegoś wymiany informacji, danych, być może jakiejś reklamacji, która nie jest w katalogu, nie jest tej kategoryzacji, albo dotyczy innego procesu, to dobrze by było pewnie nawet powiązać z konkretnym procesem, albo ten kontekst gdzieś tam przemycić. Znaczy tutaj... Pamiętajcie o tym, że mamy też pola opisowe w ramach tego procesu. Okej, tylko że to skutkuje tym, rozumiem, że każda... Jeżeli widzicie teraz potrzebę zmiany tego procesu, punkt 2.5 i jest pojre wnioskowanie o zmiany. W tym momencie nie udzielę innej informacji. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie na szybko wymyślić rozwiązanie. Jeżeli widzicie potrzebę, a widzicie możliwość tego rozwiązania, tak jak ty mówisz, Marcinie, ja z chęcią się tym zajmę i się temu przyjrzę. Tylko ja potrzebuję to opisane, bo teraz na szybko nie jestem w stanie tego ustalić. Chodzi o perspektywę procesową bardziej, żeby powiązać, dowiązać tak, bardziej. Tak, tak. Mówię, to był konkretny kontekst użyty, a tego zabrakło później jakby w tej sposobie realizacji tej sprawy. Bo opis oczywiście jest, tylko że to skutkuje tym, że wszyscy muszą czytać wszystko. Rozumiem. Znaczy tutaj to, co też tutaj Angelika wskazała, to tutaj pewnie by wymagało wskazań w przypadku tak odpowiedniej kategorii informacji, wskazania jakiegoś rozbudowy dodatkowego pola. No to jest, co się wiąże, być może nie ukrywam, z rozbudową standardów już. No ja zmianą może powiedzieć może inaczej. Prośba, wyślij maila. Ja wiem, że wy nie lubicie, jak my tak mówimy, ale prośba o wysłanie maila. Ja to zweryfikuję, bo ja mam dużo w głowie, ale nie mam wszystkiego. Muszę to sprawdzić i odpiszę ewentualnie. My będziemy rozmawiać o ewentualnym zgłaszaniu zgodnym z punktem 2.5 RIESP-u OIRA. W tym momencie innym, gdzie odpowiedzi nie udzielę. Zapewniam cię, że jak przyjmujecie nasze uwagi, to lubimy wysyłać nie maile. Nie ironizujmy, proszę was. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Zapraszam. Jeżeli nie, to przechodzimy do procesu 8.1, ale to oddaję ci głos. To jak tutaj zaczęliśmy mówić o wstrzymywaniu i wyłączaniu, no to wyłączmy coś. Czemu nie? Dobrze. Proszę Państwa, proces 8.1. Tak. Krzysztofie, jakbyś mógł przejść już do procesu, wywołamy go tutaj. Spróbujemy wstrzymać dany punkt na podstawie wniosku sprzedawcy. Na początku zmieńmy użytkownika organizacji na tego, którego potrzebujemy, czyli na sprzedawcę i popatrzmy sobie, czy dany punkt jest w statusie odpowiednim włączonym, żeby potem nie było, że wstrzymaliśmy już wstrzymany punkt i tylko udajemy, że się udało. W tym celu standardowo wyszukujemy sobie punkt. Tak, sprawdzamy jego status. Nie będziemy wchodzić w szczegóły. Status widzimy od razu na poziomie wyszukiwania.
I proszę zobaczyć, że status jest załączony. I teraz spróbujemy punkt wstrzymać. Tak, jesteśmy na sprzedawcy. Wybieramy z procesów proces 8.1. Żądanie wyłączenia dostarczania energii elektrycznej. I zaczynamy wypełniać standardowo potrzebne nam informacje. Czyli przede wszystkim, co chcemy wstrzymać, tak? Rodzaj działania, czy wstrzymujemy, czy wyłączamy. Wstrzymamy go sobie ze względu na bramki czasowe. Jako, że jest to wstrzymanie, więc nie podajemy daty. W tym momencie tą datę jeszcze musimy wykasować, ale docelowo ona po prostu tu będzie usuwana po wybraniu rodzaju zdarzenia. Dokładamy użytkownika, który jest na tym punkcie pomiarowym. Standardowo PESEL i typ użytkownika, reszta się zaciągnie. Tak. Tam proszę zobaczyć, jest jeszcze taki mały znacznik, czy wiele podmiotów. Jakbyśmy mieli więcej użytkowników, musielibyśmy to zaznaczyć i podać wszystkich. No i dobrze. No i spróbujmy wstrzymać. Wysyłamy komunikat 8.1.1.1, prośba o wstrzymanie w tym przypadku. No i teraz to. Teraz musimy zmienić użytkownika na operatora i potwierdzić możliwość wstrzymania, tak, że tam żaden pies nas nie pogonił. Jesteśmy w stanie to zrealizować. W tym celu Krzysztof przełącza użytkownika organizacji na podmiot przypisany na charakterystyce tego PP. I proszę zobaczyć, w tym momencie w transakcjach otwartych pojawi nam się żądanie albo potwierdzenia, albo odrzucenia możliwości wstrzymania. Myśli? Jako operator, tak? I tu jeszcze jedna dygresja. Zanim wstrzymamy albo potwierdzimy, proszę Państwa, w zależności od tego, na jaką datę, tu jest wstrzymanie, więc daty nie mamy, więc to się pojawia od razu, prawda? Ale jeżeli będziemy próbować robić wyłączenie na punkcie, no to wiadomo, że mamy bramki czasowe. Te bramki czasowe warunkują nam możliwości również operatora wykonania działań. Tak? My nie jesteśmy w stanie potwierdzić wstrzymania przed datą, która jest wnioskowana w komunikacie 8.1.1 wysłanym przez sprzedawcę. Tutaj możemy zrobić to od razu, ponieważ wybraliśmy rodzaj zdarzenia, którym jest wstrzymanie bez daty, bez tej bramki czasowej. Tak? Dobrze. Żeby operator mógł potwierdzić, potwierdzamy, tak? Wstrzymujemy. Potwierdzić wstrzymanie, wybieramy z listy wyników otwartych transakcji odpowiedni. Odpowiedni komunikat. Wniosek o możliwe wyłączenie dostarczania. No on się tak nazywa. Potwierdzamy wstrzymanie. Tak, mamy ten kod PP. Dobrze. Operacja zakończyła się sukcesem, więc sprawdźmy, czy ten punkt został wstrzymany. Wyszukujemy go na dzień dzisiejszy, tak? Z odpowiednią datą. Ja cały czas o tych datach tak marudzę, ale to bardzo ważna sprawa jest, bo czasami sami łapiemy się na tym, że nie pokazuje nam się punkt, szybka panika, a potem dobrze sprawdźmy daty. I jak widać, status fizyczny zmienił nam się zaraz po potwierdzeniu przez operatora. Tak? Sprawdźmy sobie, Krzysztof, 3.1. Jeszcze nie wyszło. Musimy troszeczkę poczekać. No ten komunikat 3.1. Czy w międzyczasie mają Państwo jakieś pytania co do tego procesu wstrzymania dostarczania energii elektrycznej? Ewentualnie co do używania transakcji otwartych lub inne. Dobrze, to jeżeli nie ma pytań. To ja zarządzam teraz przerwę obiadową.
która potrwa 45 minut. Mamy troszkę więcej czasu, więc 50 minut, żebyśmy już dobili do tej pełnej. Więc widzimy się za 15 pierwszy. Witam Państwa ponownie po przerwie. Tutaj podczas przerwy udało nam się uruchomić robota, więc zaprezentujemy Państwu teraz proces z grupy 2.2.1 utworzenie charakterystyki PP za pomocą narzędzia Robot Framework, gdzie jest gotowy scenariusz i uruchomimy automatycznie. Dobrze, tutaj poproszę Ciebie, Krzysztof, o puszczenie robota dla procesu 2.1. Tutaj robot będzie wyklikiwał automatycznie w przeglądarce poszczególny scenariusz utworzenia. Logował się. Tutaj widzimy, tworzy właśnie woła ekran tworzenia punktu pomiarowego. Tutaj wypełnia wszystkie wymagane parametry do założenia punktu pomiarowego. Jest to rozbudowany zakres danych, w tym większy. Tu widzimy, są wypełniane wszystkie atrybuty po kolei według sekcji zgodnie z technicznymi standardami komunikacji biznesowymi TSKB. To dosyć szybko to trwa, ponieważ no, tak działa robot, tak? No i widzimy, że został utworzony dany punkt pomiarowy. Jeszcze celem potwierdzenia danego punktu pomiarowego ręcznie sprawdzimy po danym kodzie utworzonym. Krzysztof, poproszę Ciebie o sprawdzenie. Logujemy się do systemu, gdzie został utworzony dany punkt pomiarowy za pomocą procesu 2.1. Wyszukujemy dany punkt pomiarowy, wprowadzamy jego kod na datę 2 października. Przechodzimy do szczegółów. No, widzimy, że znalazł taki punkt. I tu widzimy utworzony punkt pomiarowy z pełnym zakresem wszystkich danych w poszczególnych zakładkach uzupełnionymi. Parametry techniczne, parametry dotyczące licznika, analizatora jakości energii elektrycznej, parametry dotyczące przekładników, strat, nośników energii, własność elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego, no użytkownika KSE tutaj nie ma, bo to jest puste PP, umowy też nie ma, parametrów handlowych umowy też, ponieważ nie jest prowadzona żadna sprzedaż na danym punkcie pomiarowym. Danych użytkownika KSE też nie ma. No także widzimy, że proces 2.1 został poprawnie zrealizowany za pomocą robota. Dobrze. Czy mają Państwo jakieś pytania do danego procesu? Jeżeli... Ten przykład tego procesu, co tutaj teraz widzieliśmy, to jest tylko na potrzeby szkolenia, czy tego pilotaża, czy po prostu, bo utworzenie charakterystyki w tym procesie 2.1 na przykład, no przykładników nie wprowadzimy, dopiero przy aktualizacji charakterystyki. Tak jest, tutaj tylko za pomocą procesu 2.1 tworzymy puste PP, bez żadnego użytkownika KSE, bez żadnej umowy. I to, scenariusz jest na potrzeby dzisiejszego szkolenia przygotowany. Aha, czyli po prostu, żeby pokazać, że to tak
funkcjonuje, rozumiem. Żeby tak, z perspektywy robota. Oczywiście możemy też ręcznie wyklikiwać cały formularz jak najbardziej, ale tutaj chcieliśmy pokazać automatykę też, jaką mamy możliwość uruchomienia procesu również z tej perspektywy. To może nie pytanie, a bardziej prośba. To moglibyśmy spróbować ręcznie to przeklikać i na przykład zobaczyć, jak niepełny formularz, czy w ilości jakby mniejsze niż wymagane przez 2.1, jak system zareaguje, bo my potrzebujemy jakby tej informacji, potrzebujemy się obyć, jak to będzie wyglądało. Rozumiem, chcielibyśmy wyzwolić jakieś błędy walidacyjne, tak? Tak, w przypadku... ale w tym konkretnym przypadku, że okay. Będziemy mieć niedostateczną liczbę informacji. Albo coś. Będziecie musieli nam tylko czasami podpowiadać, ok? Bo ja też z pamięci, jakie wszystkie atrybuty wartości mają, już nie pamiętam. Więc jeżeli byśmy mieli problem, to prośba tutaj o wsparcie was na sali, ok? No dobra. Dziękuję. Dobrze, Krzysztof, no to w takim razie spróbujemy ręcznie uruchomić proces 2.1 z perspektywy operatora systemów dystrybucyjnych w ograniczonym zakresie danych. W tym celu przechodzimy do procesy, grupa druga, 2.1, tworzenie charakterystyki PP. Pojawił nam się formularz dedykowany tworzenia punktu pomiarowego, no i wyklikujemy wszystkie wymagane parametry. Pola z gwiazdką są to wszystkie pola wymagane, które są wymagane do... O, i tu widzimy na przykład przykładowo, że wprowadziliśmy kod PP zgodny z maską, ale tutaj nie dostaliśmy już pierwszy komunikat, że nie wszystkie pola są obowiązkowe i są podświetlane, które są wymagane, więc idziemy tym trybem, wypełniamy po kolei. Typ punktu pomiarowego, charakter PPP, adres PP, sekcja, miejscowość, kod pocztowy. Tak, cała sekcja dane PP adresowe. Dane PP obszar sieci pomiarowej. Parametry techniczne, dane PP, PPW to tutaj nie jest wymagane. Parametry techniczne ogólne, status przyłączenia PP. Fazowość układu pomiarowego. Średnie, niskie. Niżej. To nam będzie zwracać, to może będziemy przechodzili przez te atrybuty, na razie, które są wymagane i po kolei będzie nam podświetlać, które atrybuty nie zostały jeszcze określone. Tak, tu jest walidacja, że musi być minimalna, maksymalna z mocą umowną, żeby była zgodna. Grupa przyłączeniowa, moc przyłączeniowa. Miejsce dostarczania energii. Wartość zabezpieczeń przedlicznikowych. Współczynniki. Suma przerw nieplanowanych. Kolejna sekcja do uzupełnienia, sekcja parametry techniczne, licznik. Tutaj mamy metodę pomiaru do wypełnienia z wymaganych pól oraz poziom napięcia zainstalowanego układu pomiarowego. Kolejna sekcja parametry techniczne. Analizator jakości energii elektrycznej. Mamy tu brak analizatora, parametry techniczne. Kolejna sekcja, przekładniki prądowe. Potem następna sekcja, własności elementów systemu pomiarowo-rozliczeniowego. To w większości tu jest operator dla tych wszystkich atrybutów. Jak widzimy, jest tu pełen zakres charakterystyki PP, danych do pełnienia. No, parametry handlowe ogólne, no to tutaj nie mamy szczegółowych, nie określamy szczegółowych danych, ponieważ nie jest jeszcze kontrakt zawierany.
Możemy nie wypełniać tych danych. Warunki świadczenia usług również. Rozwiniemy sekcję. Też nie są wymagane te pola. Idziemy niżej. Kolejne sekcje. A, tu walidację jedynie musimy sekcję ustawić, tak. Jest ustawiona. Tak, i jeszcze musimy dodać straty na danym punkcie. No to mamy tutaj akurat brak. Parametry techniczne, nośnik energii. Tutaj też. No i teraz puścimy, wyzwolimy proces 2.1, spróbujemy utworzyć punkt pomiarowy na podstawie wprowadzonych danych. Zobaczymy, czy jakieś walidacje. Tutaj widzimy walidacja. Zobacz, jak klikniemy zobacz więcej, to zobaczymy wszystkie walidacje, które zostały zwrócone. Tutaj widzimy dwa kody błędów zostały zwrócone, 521A i 522A. Pierwszy atrybut dotyczący harmonogramowego daty odczytu o wartości niezgodny z drugim atrybutem typu obszaru sieci pomiarowej. Tak, i typ zwrócenia. No to wróćmy do formularza i poprawmy ten zakres tych danych albo wypełnijmy braki. Tak jak mówię, te wszystkie walidacje są zgodne z technicznymi standardami komunikacji biznesowej dla procesu 2.1. Czyli jeżeli jakaś walidacja tu się wyświetli z jakimś błędem, to wynika to z tego, że są takie reguły walidacyjne określone w technicznych standardach komunikacji biznesowej dla procesu 2.1. Spróbujmy jeszcze raz w takim razie. Tak, zobaczymy, czy teraz nam przejdzie formularz. Jeszcze typ zużycia energii, typ obszaru sieci pomiarowej mamy. Tak, bo tu są różne kombinacje też danych. Tak, jakby obszar sieci pomiarowej nie był zgodny. To ma zgodę z tym scenariuszem tutaj? No zobaczymy teraz, czy jeszcze szczególne warunki. Tu nie ma warunku świadczenia usług szczególnych bez fałsz. To tu nie wypełniamy. No i widzimy, że udało się przejść formularz z wynikiem pozytywnym. Założyliśmy punkt pomiarowy o wybranym kodzie dla wskazanych parametrów. Na datę 2 października. Nie wiem. Czy są jakieś pytania do tej części?
To jeżeli nie ma pytań, tutaj oddaję głos Angelice. Pytanie to z CGI, bo tutaj trzeba prosić, żebyśmy jeszcze raz przeszli przez proces 6.1, tylko troszkę wolniej. No to dobrze, przejdźmy przez ten proces, proszę. Okay? Krzysztof, prośba o odpalenie procesu 6.1. Akurat jesteśmy na zdawaniu. Nie musimy zmieniać kontekstu użytkownika dla nowego punktu pomiarowego. Prześlemy jeszcze raz wersję pierwszą. Dobrze. Przesyłamy profil dobowy, tak jak wcześniej, 96 interwałów, 15-minutówka. Z, tak jak wcześniej, również danymi i typem nie wskazującym na problemy z danymi. Dobrze, mamy pierwszy ekran, tak, na którym wypełniamy podstawowe informacje na temat tego, co wysyłamy, czyli punkt pomiarowy, nasza podstawowa informacja, tak, numer wersji, pierwsza wersja, bo wysyłamy nową wersję dla nowego punktu pomiarowego, jeszcze go nie używaliśmy w tej prezentacji. Wybieramy typ produktu, dla którego będziemy wysyłać dane pomiarowe, tak? Zakres, proszę zobaczyć i zwrócić uwagę, że mamy 15-minutówkę, tak? Początek okresu, za który wysyłamy dane. Krzysztof, tam możesz pokazywać po kolei, nie? Dobrze. I to są nasze podstawowe dane, czyli określiliśmy nasz, powiedzmy, nagłówek, co wysyłamy. No i teraz przechodzimy do załadowania danych. Tutaj wklejamy nasze pomiary wcześniej przygotowane w pliku. Tak jak wcześniej powiedziałam, możemy to też ładować ręcznie, ale dla ułatwienia mamy wolumen, tak, ta jedyneczka tam na początku to jest wolumen, separator oraz typ danych pomiarowych. Tutaj akurat wskazujemy na brak zdarzeń, które mogłyby nam dane pomiarowe zakłócić. Dobrze, jeżeli sobie wkleiliśmy teraz te dane pomiarowe, wcześniej przygotowane w pliku, po ładowaniu, bo już bliżej nie mogę, naprawdę, danych pomiarowych, system przetworzy nam nasz zapis, troszeczkę mało czytelny, tak, na już konkretne dane w kolumnach widocznych po prawej. Jeszcze nie, o, dobrze, teraz widocznych. Proszę zobaczyć. Mamy czas wskazania, tak jak wcześniej tutaj rozmawialiśmy, nasz czas wskazania został pozostawiony, ponieważ sprawdzany w ten sposób poprawność ładowania danych, będzie tutaj numer interwału. W tym momencie mielibyśmy od 1 do 96, tak? Dobrze, teraz jeszcze raz spróbujemy skorygować dany wpis przy użyciu funkcji pokazywanej obecnie przez Krzysztofa. Proszę zobaczyć, tak, korygujemy wpisy ręcznie. No już chyba wystarczy. I w tym momencie tak przygotowane dane, czyli tak jak wcześniej powiedziałam, 15-minutówka, 96 interwałów, typ danych profilowych nie wskazujący na zdarzenia, które mogłyby nam te dane doprowadzić do stanu nieużywalności, że tak powiem delikatnie, przesyłamy pierwszą wersję. Tak, prosimy sprawdzić jeszcze raz, jest to pierwsza wersja. Dobrze, Krzysztofie, proszę prześlij wersję. I operacja zakończona sukcesem, standardowy komunikat potwierdzający wysłanie wersji. I tak jak wcześniej mówiliśmy, te dane procesem bliźniaczym 7.1 moglibyśmy pobrać,
ale również jeżeli chcemy przesłać teraz wersję drugą danych, tak? Powtarzam jeszcze raz, pełne wersje, nie ma wersji 1,5. Możemy zrobić to w dwa sposoby. Albo powtórzyć ładowanie z pliku tak jak wcześniej robiliśmy, tak? Czyli Krzysztof wklejałby jeszcze raz inne dane tutaj, również 96 interwałów, 15-minutówka, w tym samym formacie, czyli wolumen, separator i typ danych profilowych, kod typu danych profilowego, lub też może zaciągnąć wersję poprzednią. Proszę Krzysztofie, zrób to. W tym momencie Krzysztof pobiera. I teraz proszę zobaczyć, to jest ta nasza wersja poprawiana. Tam widać Krzysztofa poprawki, piątka, czwórka, trójka w wolumenie. Zmieniając numer wersji na górze na dwójkę, następna wersja. Pilnujemy też, żeby te wersje były po kolei, żebyśmy nie mieli przeskoków z wersji pierwszej do dziesiątej. Również system tego pilnuje. Podajemy tutaj inne wartości wolumenu. Zmieniamy te dane. Tak. W tym momencie Krzysztof wykonuje tą operację i wysyłamy jako wersję drugą danych pomiarowych na określony przedział czasowy w określonym interwale. Tak. I w tym momencie przesłaliśmy drugą wersję danych dobowych profilowych procesem 6.1. Sprawdźmy jeszcze, Krzysztofie, komunikat potwierdzający R9. Dobrze? I tu wracamy jeszcze raz do dyskusji na temat przekierowania. Proszę pamiętać, że my tu mamy cały czas włączone przekierowanie dla procesu 6.1. Tak, tam jest różnica taka, że numery UNK-ów zgodnie z TSKB 6.1.1.4, różnica 6.1.1.5. A teraz wróćmy do naszej listy komunikatów. Tak. Jest 6.1, tak, jest 6.1.5. Jak Państwo widzą, możemy przyjrzeć się temu komunikatowi. No, nagrzewa się jeszcze system. Po przerwie, po obiedzie. Dobrze, oczywiście tu były też pytania z sali, to będzie, jak będzie inny interwał, czy system to policzy. Tak, będzie inna ilość interwałów. To ja mam takie pytanie. Chciałbym takie dwie rzeczy dopytać. Powiedziała Pani, że system, nie wiem czy dobrze dosłyszałem, czy system pilnuje, że wersja ma być druga, nie może być przeskoku, typu nie. Nie wiem, dziesiąta. Taka wersja zostanie odrzucona? Jeżeli mamy wersję pierwszą, mhm. Tak, no to musimy podać wersję drugą. Tak? Okej, okay, czyli nie może być wersja pierwsza, a potem na przykład trzecia. 30. Okej. Okay. Właśnie do tego zmierzam, bo mieliśmy informację inną na poprzednich warsztatach, dlatego chciałem się upewnić. No mamy taką walidację. Że to mają być to liczby całkowite, liczby po następujące całkowite po sobie, ale niekoniecznie jedna po drugiej. Że na przykład może być pierwsza, a potem piąta, a potem siódma. Możemy spróbować, tak? Ale no, w tym momencie tą walidację... To było pierwsze pytanie. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o moje drugie pytanie, to czy moglibyśmy teraz zobaczyć na przykład z perspektywy tego PPE, żeby mhm. wyszukać komunikaty, jakie wysłaliśmy dla tego PPE. Tak? Czyli żeby zobaczyć ten pierwszy komunikat, w sensie listę tych komunikatów, ale szukając je po kodzie PPE, nie po mhm. procesie. Tutaj na jakiś przykładowy, na przykładowy punkt pomiarowy przejdziemy, gdzie były procesowane te komunikaty związane z procesami i pokażemy historię okay. przebiegu tych procesów. Dobra. Czyli co, najpierw tą wersję pokazujemy, czy pokazujemy tą historię?
Możemy spróbować wersję, a potem pokazać, bo na jeden PP chyba jest cały czas wyświetlane, to ten jeden PP zobaczyć. A potem z perspektywy komunikatu. Te trzy wersje, te trzy komunikaty. Dobra, wysłane. Czyli najpierw tą wersję z perspektywy. Ja pamiętam tą walidację, czy ona jest w tym momencie wyłączona. Dwójkę żeśmy wysłali. Dajmy dziewiątkę. Dobrze, nie będzie czwórka. No jednak pan miał rację. Ja jeszcze żyłam w przekonaniu, że ta walidacja nie jest włączona, no ale to mój błąd w takim razie. Pamiętajmy też o tym, że za merytorykę, jeżeli mogę to prosić was wszystkich, państwa na sali i online, merytorycznie będziemy wspierać menadżer wykonawcę, ma tyle zmian na głowie, że nie nadążę za wszystkim, więc merytorycznie my będziemy się starać odpowiadać, a teraz przechodzimy do prezentacji dalszej, tak? Dobrze, to teraz zaprezentujemy historię zmian, o której tutaj pan prosił. Przejdźmy na przykładowy kod PP i zobaczymy, jakie procesy, jakie komunikaty były procesowane w kontekście danego punktu pomiarowego. W celu podejrzenia, oczywiście tutaj bardzo ważna kwestia to jest data, tutaj na 6 października i do jakiego przynależy podmiotu. Tutaj z perspektywy operatora systemów, czyli podejrzymy całą tutaj historię do 6 października włącznie. W tym celu tutaj mamy taki przycisk wykaz rejestr transakcji biznesowych, Business Transaction Dossier. No to jest wykaz BTD, to są właśnie wszystkie te rejestry komunikatów. W tym celu klikamy przycisk. To jest kontekst danego punktu pomiarowego. Jakie były działania w kontekście procesów rynkowych? I tutaj wyświetlił nam się rejestr tychże transakcji. Tu widzimy, jakie te procesy były procedowane, jakie komunikaty. Tu widzimy proces aktualizacji 2.2, proces 2.7 wprowadzenia użytkownika KSS umową, a także proces 2.1, no, który spowodował utworzenie danego punktu pomiarowego. Tu widzimy też chronologię od daty wejścia w życie, czyli po kolei. Najpierw był 2.1 od dołu idąc, potem był o 2.7 procedowane, no i potem było procedowane 2.2, tak jak analogicznie wcześniej przed przerwą prezentowaliśmy Państwu. 2.7 z 2.2 w tej samej parze jako przykładowy scenariusz certyfikacji. No my, znaczy mamy drobne opóźnienie, ale chyba już jest dobrze, w porządku, wyświetliło się. O, teraz się pojawiło dla użytkowników online ekran. Tak, prośba o potwierdzenie online, czy już widzicie ten ekran, czy nie. Dziękuję. To ja bym chciał dopytać, bo rozumiem, że to jest perspektywa zmiany charakterystyki, tak, punktu pomiarowego, czy wszystkich komunikatów, bo chciałbym konkretnie na tych przykładach, co przed chwilą puszczaliśmy, te trzy komunikaty pomiarowe. Tak, to było dla jednego PP, jak dobrze rozumiem. Wersję pierwszą, drugą i tam, nie wiem, dziesiątą. I żeby tak, takie... to był inny punkt pomiarowy akurat. A, okej. Okay. Widzimy perspektywę komunikatów tylko w zakresie tego punktu, bez właśnie tych, które wcześniej tutaj koleżanka pokazywała. Czy rozumiem, chcemy jeszcze podejrzeć perspektywę, żebyśmy się na ten drugi punkt pomiarowy. No to wyświetlmy ten drugi punkt pomiarowy i pokażmy perspektywę tej pomiarówki. Tak, żeby tutaj tak na tym, co przyszliśmy przed chwilą. To będzie podobna ścieżka. Również musimy wyszukać dany punkt pomiarowy i z perspektywy widoku danego punktu pomiarowego wejść w wykaz rejestru transakcji biznesowych. Dobrze, wyświetlił nam się dany punkt pomiarowy. Przejdźmy w dół. To jest ten, rozumiem, punkt pomiarowy, który dotyczy tych procesu 6.1. No i przejdźmy teraz do wykazu rejestru.
złożyć, ale nie. Tu się brakuje opisów. To rozumiem, są to te ETS sub podkreśnik 3. Tutaj, no tak jak mówię, to jest kwestia jeszcze uwidocznienia informacyjnego, to jest kwestia jeszcze konfiguracyjna, mówię, że system jest mocno konfigurowalny, ale to są te komunikaty, które tutaj widzimy, nawet po tych godzinach tutaj, gdzie odpytywaliśmy o ten zakres informacyjny, czyli ten typ transakcji ETS.sub podkreśnik 3. Okay, czyli to zostanie zmienione po prostu w dobie konfiguracji. Taką analogiczną, jak tutaj jest niżej, jak w perspektywie procesu 2.1 i 2.7, tak? Tylko proces biznesowy też będzie uzupełniony, bo widzę, że teraz to jest pusty, tak? Czyli to będzie uzupełnione, tak jak tutaj moi przedmówcy mówili, ten system żyje. My go ciągle konfigurujemy, ciągle na nim pracujemy. Tak, te nazwy zostaną wprowadzone nazwy błąd, numery nie pamiętam. Teraz po tych ustawieniach było dużo, ale tak, to są tymczasowe widoki. Finalna wersja będzie się rozwijać, będziemy ją poprawiać, więc na spokojnie, to jest pierwsze wasze view, żebyście zobaczyli, co to jest tak na dobrą sprawę. Tak, my zadajemy takie pytania też w kontekście tego pilotażu pierwszego, tak, gdzie będziemy pewnie musieli sobie takie komunikaty wyszukać, zobaczyć, czy doszło, nie doszło, tak, coś zapotnikować. Dlatego też pytam, czy to też, nie wiem, na przykład w kontekście tego pilotażu pierwszego będzie już dostępne, bo to można powiedzieć, że już jest za tydzień tak naprawdę, czy za dwa tygodnie. W przypadku, kiedy państwo biorą udział w pilotażu, jeżeli będziecie widzieli w trakcie pilotażu takie rzeczy, które twierdzicie, że chcecie zmienić, to możecie je w ramach pilotażu zgłosić, my je będziemy weryfikować i to, co nam się uda, wdrożyć. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Jakieś jeszcze pytania na sali? Dobrze, kochani, dotarliśmy do końca. Bardzo szybko, nie spodziewaliśmy się, że aż tak szybko. Powiem. Mikrofony. Wszystkie? A nie za dużo? Dostałem jeszcze tutaj prośbę, żeby wprowadzić komunikat pomiarowy z wersją niższą niż zarejestrowany, żeby zobaczyć tak jakby walidację, jak ona wygląda z perspektywy GUI użytkownika. A to miał być chyba niższy, wiesz, przecież tak. Tak jak widać, mamy komunikat mówiący o tym, że numer wersji jest nieprawidłowy. On jest jeszcze po angielsku, no oczywiście już my go przetłumaczymy, tłumacząc samą obsługę błędów dla procesów 6. Krótko mówiąc, nie wyślemy. No. Ja mam jeszcze dwie prośby. Jedno to jest, żeby doprowadzić, bo wydaje mi się, że tam skończyliśmy te 2.2, wysłaliśmy aktualizację, ale my tak naprawdę chyba nie doprowadziliśmy do sytuacji, kiedy TPP ma dostarczanie włączone, w sensie, że nie było informacji na przykład od operatora, że PP zostało załączone i tak naprawdę ten przepływ pomiędzy procesy rynku energii są tak naprawdę uruchomione i tego chyba brakowało jako takie dopięcie 8.1 tego scenariusza. O ósemkach mówimy. To jest to. Nie no, 8.1 to jest windykacja. A kiedy status PP jest załączony, włączony. Tak, dokładnie, doprowadzić do tego stanu i pokazać, że teraz to wszystko przechodzi.
A jeszcze chciałbym zobaczyć procesy związane ze zgłaszaniem GUDAK. Nie dzisiaj. Profesjonalnych, tak? Tak. Szóstki. Nie dzisiaj. To nie dzisiaj mamy tutaj. No bo to na, będzie na pilotażu pierwszym. Tak. Nie mamy tego dzisiaj w agendzie. Nie jesteśmy przygotowani z tym procesem na dzisiaj. Dobra. Ale to doprowadzenie tego BPE, żeby tam zobaczyć tę interakcję pomiędzy operatorem, sprzedawcą do czasu jakby załączenia, kiedy wszyscy otrzymują komunikaty, potwierdzenia, to jeszcze poproszę, żeby to coś przejść. Czyli musielibyśmy pokazać tutaj tutaj ciężko nam to będzie pokazać, bo tutaj chodzi o powiadomienie. Tutaj ciężko nam to będzie zaprezentować, bo tu chodzi o powiadomienie o zmianie charakterystyki proces 3.1, komunikat 3.1.1.1. W datę w przód tak naprawdę, a tu no, z perspektywy systemu nie jesteśmy w stanie zmienić tak daty systemowej, żeby pokazać, żeby ten komunikat wyzwolić i pokazać w przód, tak? Chyba, że jeszcze. Ale to możemy sprawdzić jeszcze, czy ta 3.1 zeszła, to żeby pokazać dla pozostałych uczestników rynku. Zalogujmy się z perspektywy 2.2, zobaczmy. Nie odłożył nam się. No jeszcze w czasie jeszcze. Więc musielibyśmy zmienić datę systemową, ciężko nam to będzie pokazać, bo komunikat musiałby być datą w przód. Znaczy data systemowa musiała być datą w przód, a z poziomu GUI nie jesteśmy w stanie zmienić daty systemowej. Przedmiot mam do mojego mikrofonu, żeby wszyscy słyszeli. To trochę nie rozumiem, bo w takim razie, jeżeli my informację o załączeniu przekazujemy 2.2.1 takim komunikatem, to o jakiej zmianie daty systemowej mówimy? Bo jest normalny proces, że my informujemy, że dzisiaj załączyliśmy i tak naprawdę odblokowujemy wszelkie procesy rynkowe na tym PPE. Ale informujemy. To jest tylko, nazwijmy to podsumowanie zmian, które zaistniały na charakterystyce. Jakby darujmy sobie tą część, tylko chodzi o to, żeby dopiąć te PPE, które w tym momencie no, jest chyba w takim zawieszeniu, no, bo została zgłoszona umowa dystrybucyjna, powinna być umowa sprzedażowa zgłoszona i od nas powinna też pójść informacja do CIRE, ale również do sprzedawcy o załączeniu. Chodzi jeszcze, żebyśmy sobie tutaj sprostowali, co rozumie pan poprzez załączenie, czy status PPE załączony, tak, czy umowa uruchomiona, bo mówimy. Tak. Status załączony. Tak, tworzyliśmy jest PPE jako od razu jako załączony. Tak. Okej, okay, ale. Żebyśmy się ze zrozumieli. Z jaką umową? Słucham? Z jaką umową? Jaki to był scenariusz? Bo teraz się. Znaczy nie, to był samo puste PPE tworzy. Chodzi o 2.1, które zaprezentowaliśmy. To był sam scenariusz puste PPE utworzone za pomocą 2.1 bez żadnych umów. Puste PPE. Okej. Okay. W takim razie, jeżeli było zgłoszone jako załączone, to jest błąd. Być może, ale błąd w perspektywie danych biznesowych, tak, walidacyjnych? Bo nie powinno być załączenia bez umowy. No to widocznie tutaj, nie wiem, Angelika, mamy błąd w danych walidacyjnych tutaj tego. Ja w tym momencie nie odpowiem, bo nie mam całej dokumentacji, która, jak przypomnę, ma ponad 2500 stanowisk, którzy nam sugerowali. Musiałabym to sprawdzić. I to znaczy, tutaj chodzi o sytuację taką, jak tworzymy punkt pomiarowy za pomocą 2.1, to on inicjalnie powinien być już załączony. System nie powinien móc pozwolić procesem 2.1 ustawić statusu PP jako załączony, jeżeli nie jest wprowadzona sprzedaż. Okej, okay, ale proces 2.1 to jest jeden z pierwszych procesów, kiedy w ogóle PPE zaczyna funkcjonować i dopiero po procesie 2.1 możemy dopisać użytkownika KSE i umowy. Ja to rozumiem, tak, ja to doskonale rozumiem, tylko mi chodzi o ten status PPE, tylko pan tutaj zwrócił uwagę, że z tego co ja zrozumiałem pana pytanie, może źle się rozumiemy, jak tworzymy procesem 2.1 punkt pomiarowy,
To nie może być status, bo tam są dwa statusy, status fizyczny i status jaki? Przyłączenia, tak? Mhm. Czy załączenia pan powiedział? Przyłączenia, tak? To może wyświetlmy te dwa statusy, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Mhm. Panu chodziło o pole status ficzny dostaw, tak? O który panu status chodziło? To jest status sprawdzimy ficzny zaraz dostaw, to jest chyba w procesie windykacyjnym istotny. A o, tutaj status przyłączenia jest dokładnie to załączony, czyli to kiedy my już jako operator załączamy i możemy realizować tam dostawę i procesy rynku energii, a 2.1 w takim przykładzie, jaki tu był użyty, bez umowy i bez użytkownika, powinien być w trakcie budowy. Dalszy stan, jakby nie powinien być to załączony. Rozumiem, czyli inicjalnie 2.1 jak tworzymy, system nie powinien dopuszczać utworzenia ze statusem załączony. Okay. Bez umowy. Bez umowy, okej. Okay. Okej, ale on nie będzie załączony. A może spójrzmy, jak jest... Nie otwierajmy teraz. Dobrze, nie. Może ja trochę ukrócę, może niektórzy będą mieli mi to za złe i nie chciałabym, żebyśmy my dzisiaj przeszli do analizy TSKB, bo jak my zaczynamy tę dyskusję teraz, to czat wybucha, przyznam szczerze, a nie chciałabym, żebyśmy się tutaj z wykonawcą skupili na dokumentacji, na walidacjach, bo nie taki jest cel dzisiejszego szkolenia. Dzisiaj chcieliśmy wam zaprezentować system, to co mamy, to co udało się wypracować, to co się konfiguruje, żebyście mieli pierwsze view. Uwagi, jeżeli będą, zapraszamy na pilotaże, z chęcią się nim przyjrzymy, aczkolwiek nie będziemy tego teraz tutaj ogarniać i roztrząsać. Jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje procesu, który chcielibyście sprawdzić, to jest ostatnia możliwość, a jeżeli nie, to ja z chęcią bym chciała wam przekazać informacje o kolejnych szkoleniach. Dobrze, a więc kolejne szkolenie. Dzisiaj było szkolenie, tak jak Andrzej na początku mówił, otwierające, takie na początek, gdzie wam trochę pokażemy, trochę opowiemy, trochę wam też tak dopowiemy, jak to powinno wyglądać. To jest dziś. Ostatnio jeszcze było szkolenie z migracji danych w tamtym tygodniu. Kolejne szkolenie w najbliższym czasie to jest wprowadzenie do systemu certyfikacji CSIRE, które będzie już w najbliższym tygodniu, a kolejne powiązane z tym dzisiejszym jest planowane na 3-6 grudnia stacjonarnie i online, gdzie już będziecie mieli możliwość szerszego poznania systemu, zobaczenia jak to wygląda, zgłoszenia swoich sugestii, tego co wam się nie podoba albo co się podoba, to jest ważne. I wtedy będzie kilka dni. My też będziemy z wami, nie zostawimy was samych, będziemy z wami, będziemy was wspierać. I wtedy, co ważne, już też będziecie wydziałać. Nie będziemy tylko my pokazywać naszą wspaniałą wykonawcą, ale będziecie się również sami testować, sami sprawdzać, jak ten system żyje i działa. Kolejne szkolenie, którego jeszcze tu nie ma, bo nie mamy konkretnego zakresu dat, odbędzie się w marcu, które będzie trwało cały tydzień. Więc znowu cały tydzień testów, szkolenia, sprawdzania portalu. Już w tym momencie w imieniu moim i przedstawicieli naszego wykonawcy chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyjechali do nas do Konstancina i tym, którzy byli z nami dzisiaj cały dzień na czacie i życzyć miłego popołudnia. Dziękuję.